Cześć, z tej strony Tomasz Szymiński, mentalny coach, i dzisiaj omówimy sobie w podcaście książkę Antonego Robinsa Nasza Moc bez Granic. Jeżeli jesteś osobą, która rozwija się, cały czas naciska na swój rozwój osobisty, cały czas gdzieś tam afirmuje, wyobraża sobie, działa, planuje, realizuje jakieś swoje założenia, ale mimo to w jakiś może magiczny sposób nie masz takich rezultatów, jakbyś chciał. To ta książka da Ci jasne i klarowne odpowiedzi, które pokażą Ci kawa na ławę, dlaczego w Twoim życiu jest tak, jak jest, a co zrobić, żeby uzyskać efekt, jaki właśnie o jakim marzysz. Tą książkę polecam naprawdę wszystkim, którzy tak w rzeczy samej zaczynają nawet z rozwojem osobistym, którzy już dawno w nim siedzą, bo subtelna jest różnica między sukcesem a nieodnoszeniem tego sukcesu. Naprawdę jak posłuchasz w dalszej części, zauważysz pewne rzeczy, które pokażą ci, że tak naprawdę niewiele potrzeba, abyś w przeciągu paru minut, może nawet godziny max, osiągnął zupełnie inne rezultaty, jeżeli chodzi o twoje samopoczucie, jeżeli chodzi o twoje nastawienie i o twoją motywację. Bo zobaczyć, że są metody, są techniki, które poprawiają to w diametralny sposób. Ale okej, okay. żeby tutaj nie opowiadać, nie wiadomo czego, przejdźmy sobie do rzeczy. Już na początku książki, tutaj na wstępie jest takie zdanie, które napisał Sir Jason Winters. Brzmi ono, jeśli opanujesz materiał zawarty w tej książce, będziesz miał całkowitą kontrolę nad umysłem i ciałem, a tym samym nad własnym życiem. Jest to osoba, która poleca tą książkę i jak kiedyś to przeczytałem, to stwierdziłem, no jeżeli ktoś tutaj poleca e, Antonego Robinsa, podpisuje się to autor książki Killing Cancer, osoba, która no, specjalizuje się w jakiejś tam swojej dziedzinie, to pomyślałem sobie, aha, albo to jest pizz na wodę, albo to jest coś, co naprawdę warto sprawdzić. Już z samego początku, tak jak widzisz, mówię ci o tym, że no warto to przeczytać. A dlaczego? No to już sobie posłuchaj tego podcastu tego jest wiesz takiej esencji, której ci przedstawiam wszystko co najciekawsze w tej książce. Nawet w zasadzie jeżeli byś się uparł, to nie musisz jej czytać po odsłuchaniu tego. Natomiast zachęcam cię, bo wiele historii w moich podcastach nie opowiadam, ponieważ wiesz, no musiałbym chyba to 20 godzin ci czytać, a ta książka ma ponad 500 stron. A nie o to chodzi. Chodzi o to, aby ci pokazać zajawkę, abyś mógł zacząć się zastanawiać, co mógłbyś ulepszyć, zmienić w swoim życiu. Więc jedziemy. W pierwszym rozdziale mamy taki oto cytat. Wielkim celem życia nie jest wiedza, lecz działanie. I tutaj już Antony Robbins na starcie e, opowiada o tym, jak to się stało, że w wieku 20 paru lat, kiedy był młody, już zaczął osiągać wielkie sukcesy, patrząc troszeczkę z perspektywy takiej, wiesz, wstyd, że no... Kiedyś tam mieszkał w 20-metrowej kawalerce. Nie miał za bardzo pieniędzy. Musiał zmywać naczynia w wannie, no i miał nadwagę. I w zasadzie, jak to się stało, że po jakichś trzech latach zaczął skupiać wokół siebie ludzi sukcesu ludzi, którzy mają jakiś wpływ na realny, na społeczeństwo politycy, gwiazdy, sportowcy i tak dalej. I tutaj. Odpowiada on na pytanie, czym jest w ogóle sukces? Dla mnie, sukces jest, tutaj cytat, nieprzerwanym procesem dążenia do osiągania czegoś więcej, stawania się kimś lepszym. Jest możliwością nieustannego rozwoju emocjonalnego, społecznego, duchowego, fizycznego, intelektualnego i finansowego, który jednocześnie przynosi korzyści naszym bliźnim. Droga do sukcesu jest w ciągłej budowie. Sukces to wieczne zmierzanie do przodu, a nie cel, który mamy osiągnąć. I dokładnie tak jest. W życiu, jeżeli chodzi o osiąganie jakichś sukcesów, to tak naprawdę ciągła nauka. I wiesz, nie wiem ile masz lat. Natomiast ja pamiętam, że w latach 90. czy tam 80. ludzie mieli takie przeświadczenie, że wiesz, osiągasz jakiś tam poziom, uczysz się, idziesz do pracy, zaokładasz rodzinę i koniec. No i w zasadzie, tak naprawdę, jak ktoś się uparto mógł to zrobić do wieku, nie wiem, 20 na przykład lat, 22, 24 lat i co, już przez resztę życia się nie uczył? No, okej, okay. można było tak robić kiedyś, natomiast teraz troszeczkę mamy inne czasy, ale o tym też za chwilkę. I tutaj oczywiście opowiada, zachęca do przeczytania reszty książki, bo to jest cytat, kiedy myślę o tym, jak szybko udało mi się zmienić swe marzenia w rzeczywistość dnia dzisiejszego, czuję ogromną wdzięczność i zarazem lęk. A przecież z całą pewnością wcale nie jestem wyjątkiem. Żyjemy w wieku, kiedy wielu ludzi może dojść do cudownych osiągnięć z dnia na dzień, może osiągnąć sukces niewyobrażalny w dawnych czasach. Spójrzmy na Steve'a Jobsa. Był chłopakiem w niebieskich dżinsach i bez grosza w kieszeni, który wpadł na pomysł opracowania komputera osobistego i błyskawicznie rozwinął spółkę Fortune 500. Popatrzmy na Teda Turnera. Wykorzystał środek przekazu, który dopiero powstał. Telewizję kablową i stworzył imperium. Przyjrzyjmy się ludziom kultury, choćby takim jak Steven Spielberg, i tak dalej, i tak dalej. On tutaj wymienia ogólnie wiele takich osób, które pewnie już znasz ze swojego życia, choć nie może nie wszystkich, bo niektórzy już po prostu, no wiesz, książka była napisana 40 lat temu. A więc e, część z tych osób może nawet nie kojarzy się, że jesteś młodą osobą, ale jeżeli jesteś w wieku, nie wiem, powiedzmy 20 paru lat, 30, to możesz jeszcze znać takie osoby jak Steven Spielberg, e, Steve Jobs. I okej, okay. teraz dalszą rzeczą, jaką porusza e, Antony, jest kwestia, co łączy wszystkie osoby, które osiągają sukcesy, jakieś fantastyczne sukcesy. Odpowiedź dla niego brzmi: jest to siła. I teraz, ile chciałbyś mieć tej siły? Jak sądzisz? Do jakiego stopnia wypada ci być silnym? Jak dalece możesz swą siłę rozwijać? Co naprawdę oznacza ona dla ciebie? Tak? I teraz, jeżeli chodzi o siłę, to jest, wiesz, to jest to coś, co pozwala ci przejść do przodu. Siła y, pozwala ci dokonywać zmian. I teraz. Możesz się zastanowić, no tak, no przecież jak coś robiłem w życiu, to odczuwałem ogromną siłę, chciałem coś osiągnąć, to, to osiągnąłem. Tak, Zajrzyj sobie po prostu w wstecz, w jakąś swoją historię, którą masz już za sobą, co stało się, że osiągnąłeś swój cel. No była jakaś siła, może coś niewidzialnego. Powinieneś wiedzieć, tutaj cytat, że siła jest stałym elementem świata. Albo sam kształtujesz własne postrzeganie, albo inni kształtują je za ciebie. Robisz to, co chcesz robić, albo też realizujesz plany innych. Moim zdaniem, największa siła to osiąganie najbardziej upragnionych rezultatów i jednocześnie tworzenie wartości dla innych ludzi. I tutaj jest bardzo ważna w ogóle kwestia, którą, e, którą Antony wspomina: no przede wszystkim, właśnie czy żyjesz dla siebie, czy żyjesz dla innych. E, mocne, mocne słowa, bo jeżeli, nie by, jeżeli byłeś w sytuacji, kiedy właśnie. Masz, tak powiem, jesteś pod kreską, na przykład w pracy, e, pracujesz, harujesz jak woł, a mimo to nie jesteś szczęśliwy, to zaczynasz zadawać sobie wiele pytań. Oczywiście jest to też wspaniały proces, kiedy zadajesz sobie pytania, bo on pozwala ci znaleźć inne rozwiązania, inne możliwości. I teraz, historycznie rzecz biorąc, ten, kto był najsilniejszy i najszybszy, miał moc. Władzy i kierował zarówno własnym życiem, jak i życiem tych, którzy go otaczali. Tak było kiedyś, za czasów nie wiem, królów, tak? Czyli ktoś miał władzę, ktoś, miał, ktoś rządził i miał tak, tak zwaną siłę. Natomiast żyjemy już w czasach innych. Mamy XXI wiek, 2020, 2021 rok zaraz, i jest to era informacyjna. I teraz pewnie zauważasz, że tak jak właśnie było wspomniane przed chwilą, na przykład o Steve'ie Jobsie, już nie potrzebujesz kogoś do tego, żeby osiągać sukcesy aż w takiej mierze, jak kiedyś to było. Teraz wystarczy to, że masz informację, masz wiedzę. Wiedza stoi za tym, że ty osiągasz jakieś dane rezultaty, masz osiągasz swoje cele, swoje marzenia. Hmm? Czy jest to dla ciebie jasne? Musisz zrozumieć, że teraz informacja rządzi. W zasadzie to kiedyś też rządziła informacja, tylko tych informacji, takiego dostępu do tych informacji nie było tak dużo, dlatego nawet najmniejsza część informacji już stanowiła naprawdę potężną rzecz. No ale jak to w życiu bywa, pewnie wiele razy sobie myślałeś: no tak, ja mam też dostęp do na przykład technologii, do wiedzy, a na przykład nie osiągam jakichś tam wyników. Nie mówię może stricte o tobie, bo może ty odnosisz świetne rezultaty, ale ogólnie takie pojęcie wprowadzam. I tutaj też w książce jest takie zahaczone, że dlaczego więc niektórzy ludzie odnoszą fantastyczne sukcesy, podczas gdy innym ledwo starcza na życie? Tak? Dlaczego nie wszyscy jesteśmy wewnętrznie silni, szczęśliwi, bogaci, zdrowi i nie wszystkim wspaniale się wiedzie? To że jest takie wiesz, pytanie, które na pewno praktycznie każdy z nas sobie kiedyś tam zadawał, no bo żyjesz, wiesz, z kolegami, koleżankami, z znajomymi, z rodziną. I jedni mają efekty jakieś inne, niż ty. Często jest tak, że zaznaczamy właśnie te efekty, które ktoś ma lepsze lepsze od nas, i na tym w głównej mierze pragniemy się skupić. Otóż dlatego, tutaj Antony pisze, że nawet weżej informacji, informacja to nie jest wszystko. I co stanowi o tym, że Coś się zmienia, coś się dzieje w Twoim życiu. No prosta sprawa, tym co łączy wielkie sukcesy jest po prostu działanie. Pewnie wiele razy już w rozwoju osobistym słyszałeś: Jeżeli jesteś tutaj, dotrwaj do tej minuty, to już pewnie Ci się klaruje sytuacja. No tak, no przecież wiadomo, trzeba działać, nie ma nic za darmo i tak dalej. I wiele osób też dochodzi do tego punktu. To jest jakby normalne. Każdy się w rozwoju osobistym wiesz, zachwyca tym, że no mam wiedzę czegoś się tam nowego uczę. Natomiast jak zaraz się dowiesz, to nie tylko o wiedzę w życiu chodzi, tylko też o to, w jaki sposób my traktujemy tą wiedzę, w jaki sposób my odczuwamy i że tak naprawdę się zastanawiamy nad tym, kim my jesteśmy, bo wiesz, to z nas pochodzi ta cała moc bez granic, jak właśnie zatytułował książkę tutaj Antony Robbins. I teraz... Hmm. Taka to, to działanie w ogóle rodzi, no wiadomo, rezultaty, tak? Wiedza jest tylko potencjalną siłą, dopóki nie trafi w ręce kogoś, kto wie, jak skłonić samego siebie do czynu. W istocie ścisłą definicją słowa siła jest zdolność do działania. I często wpadamy w pułapkę błędnego myślenia, że ludzie, którzy odnoszą niezwykłe sukcesy, zawdzięczają to jakimś swoim szczególnym talentom, tak? Pewnie też Miałeś nieraz okazję spojrzeć na kogoś i pomyśleć sobie, hmm, on ma talent, on się taki urodził, on jest lepszy ode mnie, ma znajomości czy coś tam, czy coś tam. Natomiast ja doświadczam tego i tutaj w tej książce możesz sobie przeczytać, że nie ma czegoś takiego, to tak naprawdę nasza iluzja świata i prawda właśnie, prawda jest zupełnie inna i teraz czy masz na tyle odwagi, żeby spojrzeć na prawdę, hmm, okej? Okay? I teraz największym talentem ludzkich osiągnięć, odróżniających ich od przeciętnych osób, jest umiejętność działania. Jest to tak zwany talent, jaki każdy z nas może sobie rozwinąć. Prawdę mówiąc, inni ludzie mieli taką samą wiedzę jak Steve Jobs. Na przykład, tutaj jest tak napisane, prawda? I zobacz, też, jeżeli odsłuchiwałeś podcastu e, Wielcy z wyboru, no to. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, że, że ktoś ma jakieś tam super predyspozycje, po prostu jest też strategia działania, jest jakiś plan. Zobacz, Steve Jobs był po kimś, kiedy tam tworzyli um, iTunes'a, z tego co pamiętam, i iPoda, z tego co pamiętam. No, chodzi o te muzyczne, bardziej jeszcze te ich zagrywki na początku kariery, e, Apple, to Najpierw była w ogóle MP3 -ka. i pamiętam, że Steve Jobs sam mówił, że wow, gratuluję, że szkoda, że on nie wpadł, ale zobacz co on zrobił dalej. On stwierdził, że on stworzy coś jeszcze lepszego, także stworzy iPada, on stworzy coś do odtwarzania muzyki i teraz stworzył jeszcze coś lepszego, stworzył platformę iTunes. Platforma to już w ogóle jest coś potężnego, bo jeżeli interesujesz się biznesem, to... Nie sam produkt jest tak dochodowy, jak platforma, na której, na przykład, możesz coś sprzedawać, na której mogą się wystawiać inni ludzie. Ale okej, okay, ale wróćmy. Tutaj Antony wskazuje, że dużo zależy od tego, w jaki sposób my się komunikujemy ze światem i ze sobą. Wszyscy dysponujemy dwiema formami komunikacji, poprzez które kształtujemy własne życie. Po pierwsze, Odbieramy tutaj komunikaty wewnętrzne, czyli to, co widzimy, mówimy i czujemy wewnątrz nas. To jest bardzo ważne. To jest w ogóle, jeżeli jesteś w tym momencie, to skup się na tym, bo zobaczysz, co z tego wyniknie w dalszym ciągu książki. Po drugie, aby porozumiewać się ze światem, posługujemy się komunikatami, postawą ciała i gestami, słowami, barwą głosu, wyrazem twarzy itd. Tak, czyli to, co w zasadzie każdy z nas na co dzień robi. Tą pierwszą rzecz też każdy robi, natomiast tą drugą jeszcze jako tako człowiek kontroluje, natomiast pierwszą nie zawsze. I właśnie o to się rozchodzi, bo komunikacja to tak naprawdę siła, można by powiedzieć też ukryta siła czasami, jeżeli mówimy właśnie o tym, co jest z nas wewnątrz. Poziom umiejętności Porozumiewania się w świecie zewnętrznym określa poziom sukcesu, jaki odnosimy w życiu osobistym, emocjonalnym, społecznym, materialnym. Tak? Co więcej, poziom sukcesów doświadczanych wewnętrznie, takich jak szczęście, radość, ekstaza, miłość lub cokolwiek, czego pragniemy, jest bezpośrednim rezultatem sposobu komunikacji człowieka z samym sobą. Więc to, co czujemy, nie jest wynikiem tego, co wydarza się w naszym życiu, jest tylko interpretacją tego, co się dzieje. Zauważ, że jeżeli jesteś osobą, która coś osiąga, to tak naprawdę dobrze komunikujesz się z wewnątrz ze sobą samym. Zaczynasz, za, zaczynasz postrzegać, i to też będzie opisywanie, e, opisywane bardziej szczegółowo, bo żebyś się teraz nie przestraszył, że opowiadane tu jest coś takiego ogólnikowego, jak to często może u jakichś osób, nie wiem, coachów, osób, które rozwojem osobistym się zajmują, jest powiedziane, że no musisz na przykład się zmotywować, musisz działać, a ty nie wiesz jak działać, ty nie wiesz jak się zmotywować, ty nie wiesz w jaki sposób myśleć pozytywnie, bo jak myślisz pozytywnie, to nagle cię przygnębia coś i tak dalej, i tak dalej. I tutaj będzie to wszystko krok po kroku bardzo dobrze rozpracowane, dlatego tą książkę właśnie tutaj ci przedstawiam, abyś naprawdę na tym dużo zyskał, abyś nawet jeżeli nie będzie się chciał przeczytać książki to w przeciągu godziny odmieni się naprawdę wiele w twoim życiu, jeżeli oczywiście, tutaj zakładam, że będziesz działał w swoim życiu. No bo bez tego nawet myślenie tak w zasadzie jest działaniem, jest rodzajem działania, więc jeżeli nawet się nie będzie chciało pomyśleć w, w wiesz, jakiś sposób sprawić, że zaangażujesz się w to, no to ciężko by było, żebyś coś tam zrobił w swoim życiu. I teraz wszystko ma tylko takie znaczenie, jakiemu my temu nadajemy. I to jest taka fajna prawda, że tak naprawdę twoje życie jest interpretacją twojego no, mózgu, umysłu, tego, co się nauczyłeś do tej pory. I gdybyś w jakiś inny sposób się nauczył tego, nie na przykład poprzez znajomych, poprzez ośrodowisko, które cię otacza, to miałbyś zupełnie inne rezultaty. I to jest ważne. I tutaj bardzo mi się podoba jedno zdanie, które jest zapisane, gdy jesteśmy w depresji, znaczy to, że sami stworzyliśmy ten stan jeśli przeżywamy ekstazę, również sami jesteśmy jego autorami. I podpisuję się tutaj rękami, nogami pod tym, ponieważ sam przechodziłem trudne okresy w swoim życiu. Przechodziłem przez bankructwo, przechodziłem z etapy depresji, kiedy wyprowadziłem się, kiedy zacząłem sobie w ogóle nie radzić w życiu. I musiałem pierwszy raz się z tym zderzyć. I teraz Zadawałem sobie pytanie, dlaczego mnie to spotyka, tak? Stawałem się na przykład ofiarą, osobą, która, no, to wszystko przez to, że tutaj, tutaj mi coś ukradli, tutaj mi coś, nie wiem, zabrali i coś tam, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko oczywiście w zależności od branży, w jakiej tam się otaczasz, czy pracy. I w rzeczywistości to. Przez to, że ja podjąłem decyzję, na przykład o wyprowadzeniu o utworzeniu biznesu, o wejściu w taką, a nie inną branżę, o tym, żeby zainwestować, o tym, żeby zaryzykować. To to wszystko jest moja wina. Tylko że człowiek sukcesu nie mówi, że to jest jego wina. To jest jego rezultat. Okay? To jest decyzja, jaką podjął, i słowo klucz, to jest odpowiedzialność. Ok. Jeśli przez kiepskie odżywianie, na przykład nadużywanie alkoholu bądź narkotyków, prowadzimy chaos biochemiczny system naszego organizmu, spowodujemy znaczne obniżenie poziomu glukozy we krwi, a wtedy depresja jest gwarantowana. I on tutaj czasami przytacza takie właśnie mm, fragmenty, gdzie możesz to wyjaśnić naukowo. Natomiast, jak zobaczysz później, nauka nie zawsze jest w stanie wszystko ci określić i Czasami możesz się zastanawiać, o jakbym wiedział na przykład, jak wcisnąć coś w sobie, to na przykład bym był pozytywny. No nie, gdybyś na przykład e, dzisiaj powiedzmy wcisnął po prostu guzik. Nie, że tam myślisz o tym, tylko że wciskasz guzik i jesteś pozytywny, to ty byś nie wiedział, dlaczego jesteś pozytywny, ale byś był pozytywny, tak? E, I chodzi o to, żeby dotrzeć do wnętrza, bo jak dotrzesz do wnętrza, to później zobaczysz, co ty tak, jaką ty broń będziesz posiadał w swoim życiu. To będzie coś po prostu niesamowitego, bo będziesz dokonywał zmian diametralnych od razu. Nie że za rok, za pół roku, za tydzień, za dwa, tylko od razu będziesz działał po prostu już na konkretnym torze, który ma przynieść Ci rozwiązania, o jakich marzysz. I tutaj co do tej depresji, on pisze, że mój pogląd w tej sprawie jest prosty. Stworzenie stanu depresji wymaga wysiłku. Dokładnie tak jest. Niektórzy ludzie jednak wytwarzają ten stan tak często, że przychodzi im to z łatwością. Tak? czyli um, osoby odnoszą um, jakieś drugorzędne korzyści z tego, że na przykład są w stanie, tak? Czyli na przykład, jeżeli jesteś w depresji, czy tam jesteś smutny, no to na przykład nie wiem, ktoś ci pomaga, ktoś się temu opiekuje, i tak dalej, i tak dalej. Um, żebyśmy dobrze tutaj zrozumiał, nie chodzi o to, że depresja jest, wiesz, żeby, o, że tutaj e, modrujesz się, bo to też ja, wiesz, mówię też ze swojego punktu doświadczenia, którego ja, ja już przeżyłem, ale przekazuję ci przede wszystkim książkę, więc możesz się z książką nie zgadzać. Jak ja coś tam dopowiadam, też możesz się ze mną nie zgadzać. Natomiast w życiu ja, na przykład, zauważyłem, że to nie chodzi o to, żeby się zgadzać, nie zgadzać, tylko o to, żeby zrozumieć coś. Rozumiesz? <laughs> Jakkolwiek to teraz za Ciebie żebyś zrozumiał o co chodzi, żebyś zaangażował się w to, o czym ja tutaj Ci opowiadam dzisiaj. I tak samo y, każde inne uczucie, które w sobie nosisz, które w sobie które kiedyś tam pojawiło się w Tobie, na przykład jakieś dobre wspomnienie, to zobacz, Ty musiałeś wykonać pracę, wysiłek, aby ono się pojawiło. Tak? Czyli możesz stać się człowiekiem pełnym entuzjazmu i radości życia przyjmując natychmiast punkt widzenia, który wytworzy takie emocje. Można wyobrazić sobie rzeczy wywołujące pozytywne uczucia. Tak, Czyli on tu już mówi dokładnie, że tak naprawdę, że jeżeli chcesz coś w ogóle stworzyć w swoim życiu, to zacznij skupiać się na rzeczach i wyobrażać je sobie w taki, jaki byś chciał sposób. Przejdziemy oczywiście do tego dalej, jak to robić, bo nie wszyscy mogą sobie z tym też radzić i jak najbardziej to jest zrozumiałe. E, bo kiedy Zaczniesz właśnie myśleć pozytywnie, to poczujesz entuzjazm i radość. Będzie to dla Ciebie coś pozytywnego. Po proces wywoływania stanów emocjonalnych, tutaj cytat: Przez zarządzanie komunikacją wewnętrzną można porównać do pracy reżysera. Chcąc uzyskać określone rezultaty, reżyser filmowy manipuluje materiałem, który widzimy i słyszymy. Jeśli chce, byśmy byli przestraszeni, dobiera dźwięk i w odpowiednim momencie pokazuje na ekranie efekty specjalne tak? itd. Tak i, tak i on tutaj przestawiać taki prosty konspekt, żebyś sobie zobrazował, że możesz tak naprawdę pracować z obrazem w swojej głowie. O tym będzie, o tym będzie. Ale już na ten moment, żebyś sobie, nie wiem, zrobił pauzę i żebyś zobaczył, że uh -huh, przypominam sobie jakiś taki najprzyjemniejszy, jakiś najprzyjemniejszy moment w moim życiu. I patrzysz na niego, ale nie, że co tam później jakiegoś negatywnego się może wydarzyło, albo że już tego nie masz. Nie, po prostu wchodzisz w to i zacznij odczuwać ten stan. To jest pierwsza rzecz, jaką w ogóle spróbuj sobie teraz zrobić po tych 20 minutach, jak słuchasz. Zobacz, co się stanie i kontynuuj nagranie. Dalej, tutaj mamy cytat Jim'a Rona. Każdy systematyczny wysiłek zostaje wielokrotnie nagrodzony. Ludzie wybitni konsekwentnie podążają drogą do sukcesu, i teraz pierwszym krokiem jest poznanie, tak w zasadzie, celu. Tutaj, tutaj już wymieniam Ci konkretne kroki, jak zacząć osiągać w jakiś sposób swój sukces, o jakim marzysz. I może też dla Ciebie będzie to na początku ogólne, może też to będzie coś, co myślisz, że już znasz, natomiast często zdarza się, że my coś niby wiemy ale kiedy my sobie to rozpiszemy, zapiszemy w punktach i przemyślimy to, to okazuje się, że aha, wynoszę z tego podwójną wartość. Więc jeżeli ja Ci jakieś punkty mówię, to może zapisz sobie. Jeżeli będziesz chciał, to sobie kup książkę i sobie później zaznaczaj te punkty w książce, bo od nich będzie naprawdę wiele zależeć w Twoim życiu. Czyli pierwsze co robisz, musisz poznać cel. Musisz wiedzieć, jaki, jaki masz cel w swoim życiu. Drugim krokiem jest przystąpienie do działania. No to już wiesz, prawda? Czyli, żeby osiągnąć swój cel, musisz zacząć działać, żeby nie pozostać w swojej e, sferze marzeń. E, nasze działania nie zawsze jednak dają upragnione wyniki. Tak więc, trzecim krokiem jest rozwinięcie ostrości, ostrości postrzegania, abyś na bieżąco zauważał rezultaty swoich działań oraz jak najszybciej orientował się, czy zbliżają się one do celu. Czy też od niego oddalają. Musisz zatem wiedzieć, co uzyskując, będąc czy, więc co uzyskujesz, czy będą to wyniki um, wyniki rozmów, czy też swoich codziennych, jakichś życiowych przyzwyczajeń, czy one będą korzystne dla ciebie, czy nie. Tak? Czyli musisz zacząć rozróżniać, czy Twoje działania, masz cel, zaczynasz działać i zaczynasz widzieć, co się dzieje. No i ostatnim, um, czwartym krokiem jest poleganie. Na wykształceniu w sobie elastyczności, tak, czyli abyś zmieniał swoje zachowanie, dopóki nie osiągnie się zamierzonego celu. No i to jest bardzo ważne, bo możliwe, że znasz wielu ludzi, może sam w pewnych takich dziedzinach życia tak robisz, że założyłeś coś sobie i koniec. I idziesz, przesz do przodu. Nie wiesz, że ściana jest przed tobą, a wystarczyło skręcić w prawo nie? o jeden metr. Tak? tak czasami działamy, żebyś sobie zdał z tego sprawę. Dlaczego się wyznacza cel? No, bo prosta jest zasada: no nie możesz trafić w coś w pistoletu, jeżeli tego nie ma, prawda? Więc twoim musisz mieć wyznaczony cel. Osoby, które nie osiągają sukcesów, to zazwyczaj osoby, które po prostu nie mają celów. I teraz, ok, jakiś tutaj przykład, który jest tutaj w książce który ci tak na, na szybko opowiem, bo żeby nie zajęło dużo czasu, był tutaj właśnie Steven Spielberg, czyli jest to reżyser, który w bardzo młodym wieku już sobie postawił cel miał tam 12 czy tam 13 lat i wiedział już, co chce robić. Tak? Nie, tutaj nie będę cię opowiadał, co ty będziesz chciał robić, bo to nie jest temat na to, ale powiedzmy zakładam, że już masz, że chciałbyś nie wiem, być kimś tam, coś tam osiągnąć, coś założyć i tak dalej. I on sobie postanowił, że będzie reżyserem. To co on zrobił? Poszedł wtedy do, no jest takie studio filmowe, Universal pewnie kojarzysz z filmów. I on tam się wdarł i jako małe dziecko no, sobie wszedł tam do, do kempingowej, jakiejś no, budki, i zmazał sobie tam jakim, jakąś kartkę, i napisał, że to on jest Steven Spielberg. E napisał sobie, że jest reżyserem i tak dalej, i podglądał po prostu, co się dzieje e na przestrzeni czasu, właśnie na planie filmowym. I on już wtedy kreślił sobie jakiś scenariusz, już rozpisywał. No, ale podglądając to przez lata, i nie pytaj mnie jak to było, bo nie ma tutaj zapisane jak to dokładnie było. Poszedł, on poszedł też w międzyczasie, tam na początku tej historii. On poszedł i oglądał sobie to wszystko, i tam wdarł się gdzieś ukradkiem za kulisy, gdzie nagrywa się film. No, i podszedł do osoby, która zarządzała w ogóle całą historią tego filmu, który był kręcony. No, i on tam się dopytywał o różne rzeczy. No, i okazało się, że osoba, właśnie do której podszedł, w zasadzie udzieliła mu rad. I on już wtedy dostał bodziec, że aha, czyli ja mogę uczyć się od na przykład najlepszych, tak? Ja mogę od. wiesz, trochę tutaj jest odwaga, tak? Ale dzieci zazwyczaj nie mają z tym problemu, no chyba, że naprawdę są z jakichś tam traumatycznych rodzin, ale no większość dzieci nie ma jakichś tam, wiesz. Problemów, żeby podejść, pomimo, że na przykład się wydaje, że to jest głupie dla dorosłego, ale widzisz, dziecko nie ma takich dziwnych filtrów, które e, tworzą się przez no, kolejne lata życia. I Spielberg tutaj, e, no po rozmowie z tym szefem, e, dowiedział się z pewnych rzeczy. Później parę lat spędził tam na planie e, w tej przyczepie kempingowej, natomiast, e, tak jak wspomniałem, nie ma do końca wy, wyjaśnionego tego, jak to tam się stało, no bo. OK, jestem w stanie zrozumieć, że po prostu jest wir, tak, są statyści, setki osób czasami i można nie zauważyć, natomiast on to obserwował, on się uczył i po siedmiu chyba latach, tak, w wieku 20 lat, poszedł i zaprezentował im swoją wersję filmu. E, zaprezentował im wyreżyserowany tak naprawdę film, no i oni dali mu 7-letni kontrakt, czyli tutaj. Co on, co on tak naprawdę osiągnął? No on sprecyzował sobie konkretny cel, co chciał osiągnąć. Tak? Czyli dlatego to jest takie ważne. Każdy człowiek sukcesu, jakiego pewnie poznasz, postępuje podobnie. Ci, którzy, którym się powodzi, przygotowani są na zmiany i działają dynamicznie, aż ukształtują życie według swoich pragnień. Czyli pamiętaj, osoby, które osiągają w ogóle sukcesy w swoim życiu. To są osoby, które podejmują działanie, są naprawdę zmotywowane i wiedzą, co chcą osiągnąć. Ok. I tutaj, tak samo jest historia Sandersa, czyli osoby, która stworzyła KFC, która będąc, no, emerytem, postanowiła, że będzie chciała przepisać, przepis, e, przekazać właśnie jakiejś restauracji swój przepis w zamian za procent udziału, udziałów e, w dochodach. No i mogłoby się wydawać, że to jest wariactwo, natomiast Historia, już tak płytując, po dwóch latach jeżdżenia po Ameryce i podjęciu ponad tysiącu, tysiąca prób, przy tysiącu dziewią... przy próbie tysiąc dziewięć, może tak będzie łatwiej, dostał e, zgodę. No i okazało się, że dzisiaj znasz tego pana z logo KFC. Tak? I teraz mogłoby się wydawać, że to jest coś nierealistycznego, że to jest osoba, która. E, Marzy, jest dreamerem tak zwanym, tak? Że on sobie coś wymarzył i że tak ma być. No ale zobacz, postanowił i to zrealizował, wyznaczył sobie prosty cel. Może zajęło mu to kupę czasu, zobacz, pomyśl, ja zawsze sobie mówię sobie, czy tam ludziom, z którymi się spotykam, pomyśl sobie, co będzie za dwa lata, nie? Bo czasami ludzie mówią, o, dwa lata temu, niedawno, ale zobacz, co będzie za dwa lata. To jest kupa czasu, to nie jest moment. To naprawdę nie jest moment. To naprawdę potrzeba, dużo, dużo się zadzieje, więc w tym czasie możesz no, nauczyć się też wielu rzeczy. I tutaj Antony opisuje taką, taki kurs, który prowadził, warsztaty, w których przeprowadzał ludzi przez rozżarzone węgle. Może dla ciebie to jest wariactwo, natomiast opisuje on to po prostu dlatego, że jeżeli nastawisz swój umysł, to jesteś w stanie to zrobić, bo wielu ludzi takie rzeczy robi. Ja nie chodziłem po żażonych węglach, natomiast, no kumam, o co chodzi, jeżeli chodzi o zasadę tego właśnie, co chcesz osiągnąć, że sukces w życiu nie jest czymś przypadkowym. Różnica między ludźmi, którzy uzyskują pozytywne rezultaty, a tymi, którzy ich nie uzyskują, nie jest wynikiem losowego rzutu kostką gry. Oni po prostu mają nastawienie, mają wiedzę i po prostu takie silne przekonania, że oni to po prostu zrobią. Bo mógłbyś się zapytać właśnie w tym momencie, co na przykład tam różni te ciebie albo od takiego Stevena Spielberga, albo Steve'a Jobsa, albo nie wiem, jakąś osobę sławną tutaj jeszcze Johna Kennedy'ego sobie przypisuje, ale może nie, nie każdy będzie go znał. tak? Z młodych ludzi nie każdy jestem w stanie zrozumieć, że może go kojarzyć. To tak nawiasem mówiąc, prezydent, były prezydent Stanów Zjednoczonych. I teraz. On wymienia siedem podstawowych cech, mechanizmów wyzwalających chęć działania, które również Tobie mogą pomóc odnieść sukces. I on tutaj wyznacza na numer jeden pasję. Czyli wszyscy ludzie, e, którzy mieli przemyślany, pochłaniający ich bez reszty energii niemal obsesyjny cel, który kazał im działać i rozwijać się, być kimś więcej. To tak naprawdę pasja kazała tym ludziom. Coś w życiu osiągać, że masz coś, co po prostu Cię pasjonuje. Jeżeli e, żyjesz, ileś tam już lat, na swoim życiu, nie wiem, 20-30, to masz coś, co Cię na przykład mega kręci, nie? I to jest, to jest, może być na przykład pasja, ale pasja to jest coś, co, hmm, co jesteś w stanie się poświęcić, dlatego na przykład zobacz, że są naukowcy, którzy latami coś próbują odkryć i nie odkrywają 5-10 lat, nie? Ale ich pasją jest właśnie to, żeby to zrobić, żeby jako pierwsi tego dokonać. Tak? I pasja nadaje życiu siłę, treść, sens. Nie ma żadnej wielkości bez wielkiej pasji. To musisz sobie zdać sprawę. Czy są to aspiracje sportowca, artysty, naukowca, rodzica czy biznesmena. Pasja jest mega ważna. Drugi element, jaki wyróżnia tutaj Antony Robbins, to wiara. No bo. Jeżeli wierzymy w magię, będziemy żyć, żyć życiem magicznym. Jeżeli jesteśmy przekonani, że nasze życie mieści się w wąskich granicach, sprawimy, że te granice staną się rzeczywiste. Czyli wiara to podstawa. Tylko nie myl tego z wiarą w jakąś religię. Choć może być to dla ciebie jakieś odniesienie, jeżeli wierzysz w jakąś religię. Jeżeli nie wierzysz, to nie ma to znaczenia. Ale to jest taki przykład dla osób wierzących. Bo wiara pozwala... Hmm. Zobacz. Nie widzisz czegoś, nie widzisz na przykład Boga, a wierzysz. Okay? Jeżeli jesteś ateistą, to pomysł sobie coś innego. Ty wierzysz, ateista też w coś wierzy. Nie wiem w co ty możesz wierzyć. Nie wiem, na przykład wierzysz w to, że jak wstaniesz z łóżka, to będziesz chodził. Nie? Ty w to wierzysz, jesteś przekonany wręcz w tym. Już nie musi być to twoja wiara, ale rozumiesz o co chodzi. Że jeżeli na przykład wierzysz w to, że pokroisz, nie wiem, jakieś tam warzywa i owoce. To powstanie jakaś smaczna sałatka. Ty nie wiesz, na przykład, pierwszy raz coś robisz, ale musisz uwierzyć, że tak się stanie i że ona będzie smaczna. No i później się okazuje w rzeczywistości, czy ona jest dobra, czy ona nie jest dobra. Jakie są rezultaty? No to się okaże, ale wiara poz pozwala ci na to, aby dokonywać czynów. I to jest mega ważne. Zauważ, że już po, po prostu zaczynasz powolutku otrzymywać takie informacje, które pozwalają ci kształtować. Mm, Swoją pewność siebie dotyczącą kreowania swojej jednostki, że rozwój osobisty to nie jest coś takiego, że jest ogólnikowego, że to są głupoty, motywuj się, działa i tak dalej, bla, bla, bla. Tylko konkretnie zaczniemy wchodzić w punkty takie, które pokazują ci, co. Ja mam zrobić, jak mam się stać lepszy, tylko że każdy z tych punktów naprawdę musisz się zagłębić i przeanalizować. To nie jest tak, że sobie odsłuchasz i cześć, nic z nie robisz, nie? To nie na tym polega. Więc pasja i wiara dostarczają ci paliwa, napędu do osiągnięcia doskonałości, ale pamiętaj, napęd to jeszcze nie wszystko. Gdyby tak było, wystarczyłoby wlać paliwo do rakiety i wysłać ją na oślep do nieba. Oprócz siły napędowej potrzebna jest nam droga, poczucie logicznego działania, aby trafić do celu. Konieczna jest zatem i tutaj właśnie pojawia się numer 3 strategia. I jak widzisz, na początku jest takie coś ślepego, że może wiara, może jakaś pasja, a tu już przechodzimy do strategii, czyli jak ty zbudujesz sobie silne podstawy, że wierzysz w coś, jesteś mocny, to potrzebujesz konkretnego planu do działania. No i teraz strategia właśnie, to sposób takiego organizowania środków, nie? Kiedy, na, kiedy właśnie wracając do tego Spielberga, zdecydował się zostać reżyserem filmowym, wyznaczył sobie kurs, tak? Chciał, e, chciał zaprowadzić swoje życie do świata takiego właśnie filmowego, no i poszedł, e, zrobił jakieś działania w tym celu. Zaplanował to sobie po prostu. Strategia to też można to nazwać jakimś... E, Strategię można nazwać jakimś, właśnie planowaniem. Tak? Miał pasję, miał wiarę, ale również musiał strategię mieć, aby osiągnąć swój cel. Czwartym, czwartym punktem jest sprecyzowanie wartości. Czyli musisz po prostu zadać sobie pytanie, czy sama wiara wystarczy ci do osiągnięcia doskonałości w życiu. Jest dobra na początek, i tutaj cytat, ale gdy wierzysz, że idziesz zobaczyć wschód słońca. A twoja strategia dotarcia do celu polega na tym, by wyruszyć o zachodzie, no możesz mieć pewne trudności, tak? I wartość, jaką niesie ta rzecz, którą chcesz osiągnąć, musi być niesamowicie dla ciebie ważna, musi coś wnosić, musi to być coś, co nie, wiem, może na przykład chcesz sprawić, że życie innych ludzi będzie lepsze, może chcesz sprawić, aby twoje życie było lepsze. To jest dla ciebie wartość, może chcesz poczuć miłość, może chcesz poczuć bogactwo, spełnienie, radość, tak? To musi mieć konkretną, jakąś wartość nieść za sobą. I teraz, żeby dotrzeć do tej wartości, ja musisz się po prostu zastanowić, o jaką wartość ci chodzi. Każda osoba, która coś robi, to ta rzecz, którą robi, to tak naprawdę ma za sobą jakąś wartość, ok? I teraz piąty punkt to energia. I teraz. Żeby w życiu w ogóle właśnie cokolwiek osiągać, no potrzebujesz mieć energii. I to dokładnie chodzi o taką energię życiową. Można odpowiedzieć, niektórzy psychiczną, bo to z psychiki większość energii praktycznie idzie do tego, płynie do naszego ciała, ale zadaj sobie pytanie, czy możesz osiągać sukcesy targając za sobą nogi, nie? że wleczesz się w zasadzie, tak? Że wleczesz się do doskonałości, no nie. Zazwyczaj takie osoby no, nie osiągają sukcesów, więc zaznacza tutaj Antony Robbins, że żebyś coś osiągnął, potrzebujesz mieć te wszystkie punkty, które uprzednio mówiliśmy, czyli pasja, wiara i strategia, sprecyzowane wartości, ale potrzebujesz mieć energię, żeby to wszystko zrobić, bo pewnie jest w okółcie wielu ludzi, którzy mówią, że no nie mam energii, nie mam siły na to jeszcze na tamto. Trzeba o to zadbać między innymi dieta, między innymi uprawianie sportów, między innymi usunięcie ze swojego życia rzeczy, które odbierają Ci energię, nie wiem, może używki jakieś, które stosujesz, może negatywne myślenie, tak, to też jest kwestia, aby zauważyć, że są rzeczy, na które Ty masz wpływ i które dają Ci inne rezultaty, tylko trzeba właśnie znowu na to spojrzeć. Szóstym punktem jest umiejętność nawiązywania kontaktów, no i tutaj jakby jest coś pięknego, bo okej, okay, jesteś w stanie zarabiać pieniądze w samotności, jesteś w stanie zarabiać może nawet kilkaset tysięcy, może nawet milionów w samotności, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że sukces tkwi w najgłębszym zakamarku Twojego serca. I tam, tam głęboko każdy powinien kształtować trwałe, żywe więzi z innymi ludźmi, bo to. Spowoduje, że twoje życie nabierze wielkiej wartości. To by będzie się chciało, to będzie się pragnęło czegoś w życiu. Będziesz chciał ulepszać innych życie. Może chciałbyś pokazać coś innym ludziom. Chciałbyś zobaczyć, jak oni się czują w Twoim otoczeniu, kiedy coś osiągasz, bo ja miałem taką sytuację w swoim życiu, kiedy byłem samotny, naprawdę fest i Naprawdę to odbiera energię, to odbiera ci siłę i ci się nic nie chce. I jedna osoba, nawet jak się pojawi w twoim życiu, to już daje ci mega kopa do działania. I ostatnim punktem jest mistrzowska komunikacja. Mistrzowska komunikacja to, to jest taki klucz do tego, abyś osiągał właśnie te sukcesy z ludźmi. Bo o ile masz to wszystko co poprzednio, to jeżeli się nie komunikujesz we właściwy sposób z ludźmi i ze sobą, tak dokładnie, bo. No to jest w zasadzie to samo, tylko jedno wychodzi na zewnątrz, drugie wewnątrz. I jeżeli w zły sposób traktujesz innych ludzi, w zły sposób się do nich odzywasz, zwalasz coś na nich, nie traktujesz ich poważnie, to nie możesz osiągać sukcesów. Może ci się wydawać, że o, są ludzie gdzieś tam wysoko, a źle traktują innych ludzi. Ty tego nie wiesz, ty zawsze przypuszczasz, możesz. Okay? Musisz poznać człowieka, żeby wyciągnąć na jego postawie wnioski, bo... Wiele rzeczy to, że ci ktoś tam mówi coś tam gada, albo przedstawia ci ktoś w internecie, w mediach, gdziekolwiek, to wiesz, to jest zawsze część prawdy. To jest zawsze gdzieś tam tylko cząsteczka, ale nie skupiaj się na takich rzeczach, skupiaj się zawsze na sobie i jeżeli myślisz o kimś, to myśl pozytywnie, mów do niego dobre słowa. Musisz zrozumieć, dlaczego masz coś mówić do niego pozytywnego, bo, no bo wiadomo, jeżeli na przykład chcesz sobie tylko wmawiać, że no, będę dzisiaj miły dla tej pani albo dla kolegów, to nic z tego nie będzie. Ty musisz wiedzieć, dlaczego jesteś miły, ale to właśnie ci pomogą tamte poprzednie punkty, że jak ty masz wyznaczone cele, wartości, pasje i wiesz, co chcesz robić, jak działać, zaplanujesz to wszystko, to komunikacja będzie dla ciebie czymś już płynnym, czymś bardzo przyjemnym. Tak, tak to będzie wyglądać. I. Tutaj cytat. Ci, którzy ponoszą klęski, przyjmują przeciwności losu i uznają je za ograniczenia. Ludzie, którzy kształtują własne życie i naszą kulturę, są także mistrzami komunikacji. Łączy ich zdolność przekazywania wizji, dzielenia się swymi dążeniami, radością i spełniania misji. Czyli to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Czyli możesz tak naprawdę wpływać na ludzi w sposób mega pozytywny. I tutaj Antony mówi, że. Poniżej 10 nawet procent osób, które kupuje książkę, czyta dalej niż pierwszy rozdział. Tak? Później przypomniał, przypomniał sobie, że mniej niż 3% obywateli jest finansowo niezależnych i mniej niż 10% ma wytyczone cele i tylko 35% amerykańskich kobiet, a jeszcze mniej mężczyzn, czuje się dobrze pod względem fizycznym, a w niektórych Stanach co drugie małżeństwo kończy się rozwodem. No, to już często się o tym też mówi, że właśnie w Stanach tak mają. Natomiast co do książek, właśnie, zauważ, że jeden rozdział ktoś przeczyta. Czyli ja tak naprawdę ci, nie wiem, opowiedziałem część książki, a, a już mógłbyś wiesz, dać sobie spokój, nie? A gdzie tu do końca jeszcze? I ty decydujesz o tym, co będziesz robił w życiu. I on tutaj właśnie dlatego o tym mówi, bo chce ci przedstawić w miarę szybko e, konkretne działania. Które trzeba będzie wykonać, abyś zmienił swoje życie na lepsze. Ja tutaj się staram to skracać i streszczać jak najmocniej potrafię, natomiast będą pewnie, będzie ta książka podzielona na parę części, bo jest tutaj masa fajnej wiedzy. I teraz w życiu możesz podejmować właśnie metody prób i błędów. Pewnie w zasadzie każdy to robi. Ja mnie to, nie, mnie to, mnie to spotykało wiele razy, pewnie ciebie też i wielu innych ludzi. I no jest to droga jakaś do tego, aby wiesz. Wzrastać, aby zmieniać siebie, żeby wyciągać wnioski. Natomiast jest to trochę wolna droga, bo musisz to zrobić na, no na własnym przykładzie, tak? czyli czegoś nie wiesz i podejmujesz próbę, no popełniasz błędy, i w zasadzie marnujesz trochę czas. I on tutaj opowiada, że właśnie chciałby ci przedstawić takie rzeczy, które się nazywają znaczy no w ogóle nazywa się ta technika NLP, czyli naśladowaniem neurolingwistycznym, chodzi o to, abyś kopiował innych ludzi, bo to jest najszybsza metoda na naukę i wprowadzanie zmian w swoim życiu. Bo jeżeli obserwujesz najlepszego sprzedawcę, no to w zasadzie możesz stać się też najlepszym sprzedawcą. Bo tutaj jest taka złota zasada, że każdy z nas posiada takie same neurony, takie same struktury organizmy i tak dalej i możemy właśnie dzięki temu osiągać takie same rezultaty. To, że masz oprogramowanie inne w głowie, uwarunkowania, to nic nie znaczy. Jeżeli się skupisz na tym, aby zmienić swoje życie, to będziesz w stanie to zrobić. I cytat. Życie jest zabawne. Jeśli akceptujesz tylko to, co, co najlepsze, bardzo często to otrzymujesz. Jak wiele razy akceptowałeś to, co jest negatywne, a ile razy akceptowałeś to, co jest pozytywne. Stosunek tutaj musisz sobie wysnuć. I teraz jest taka fajna historia chłopaka, o którą Ci przeczytam. Jechał szosą z prędkością 100 km na godzinę, gdy nagle to się stało. Coś na poboczu zwróciło jego uwagę i spojrzał do tyłu, a potem została mu tylko sekunda, by zareagować. Jeszcze chwila byłoby już za późno. Jadąca przed nim wielka ciężarówka nagle się zatrzymała. Natychmiast próbując zostawić życie, przechylił motocykl na bok, wpadając w ostry poślizg, który zdawał się trwać wieczność. Przerażająco powolnym ruchem przesiznął się pod spodem ciężarówki. Spadła nakrętka od karnica i stało się najgorsze. Paliwo wylało się i zapaliło. Otknął się w szpitalnym łóżku z przeraźliwym bólem, nie mogąc się ruszyć i bojąc się oddychać. Trzy czwarte ciała miał tak naprawdę poparzone. I mimo to nie poddawał się. Powrócił do czynnego życia, odbudował swoją karierę zawodową, niestety doznał kolejnego ciosu, ucierpiał w katastrofie lotniczej i został sparaliżowany do końca życia, od pasa w dół. I teraz. wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację w swoim życiu, że najpierw jesteś poparzony praktycznie cały, a później w, w katastrofie jesteś sparaliżowany. No coś nie niebywałego, prawda? I w życiu. On tutaj zaznacza, że w życiu każdego człowieka przychodzą takie momenty próby. Pewnie, pewnie miałeś nieraz taką próbę. Życie cię sprawdza, życie cię weryfikuje, na ile cię stać i czy możesz sięgnąć po więcej. Tak oczywiście to jest dużym uproszczeniem, sobie tak mówimy ładnie. Natomiast wiemy, że ciężkie wypadki, ciężkie przejścia nie są łatwe dla wielu ludzi, ale wszystko właśnie jest w głowie od tego, co zrobimy z tym, jak się do tego nastawimy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia, że istoty ludzkie tak różnie reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi życie? I tutaj jest e, historia innego człowieka opisana, którego ja nie znam, prawdopodobnie Ty też, też, też nie. Jego życie wyglądało o wiele jaśniej. Jest bajecznie bogatym i nadzwyczajnie utalentowanym artystą estradowym. Mając wielu fanów w wieku 22 lat, zostaje najmłodszym członkiem znanej chicagowskiej. E, trupy komediowej Second City. Prawie od razu zyskuje niezwykłą popularność, niebawem w Nowym Jorku gra na scenie w największym przeboju teatralnym. Odnosi największy sukces telewizyjny lat 70 następnie staje się jedną z najsłynniejszych gwiazd filmowych w kraju. Próbuje swych sił w muzyce i także na tym polu osiągnął ogromny sukces. Ma dziesiątki uwielbiających go przyjaciół, kochającą żonę, przepiękne domy, bla, 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 bla. Tak, czyli typowe e, osiągnięcia i tak dalej. Natomiast porównuje on tutaj te dwie osoby: osobę z motocykla, z tego katastroficznego wypadku samolotowego, i mamy tutaj osobę, która, tą drugą, która. E, Osiągała takie sukcesy i teraz ta druga osoba zmarła w wieku 33 lat z powodu ostrego zatrucia kokainą i heroiną. Jak to określił Koronę, ci, którzy go znali, byli zaskoczeni. Człowiek, który miał wszystko, stał się opasłym, przedwcześnie, postarzałym, niepanującym nad sobą narkomanem. Zewnętrznie miał wszystko. Wewnątrz od lat był pusty. Jechał na jałowym biegu. I to jest. Y świetne porównanie, ponieważ wiele razy tak się zdarza, wiele razy tak się zdarza, że w życiu są osoby, które odnoszą sukcesy, a mimo to właśnie pchają się w jakieś używki, wiesz, sukces w ogóle im uderza do głowy. No i niestety z tego nie wychodzą często. Nie mówię, że wszyscy, tak, bo to wiadomo, to, to nie jest tak, że wszyscy, to jest jakaś część tych ludzi, e, o niektórych w ogóle nie słyszysz, bo pewnie E, tak jak ja, słyszysz mu o, o tym z jakichś no, mediów i tylko tak, ale ja się nie staram oczywiście takich rzeczy w ogóle czytać, bo mnie to nie interesuje. No jeżeli ktoś postanowił na przykład odebrać sobie życie, co mnie to obchodzi, to jest jego decyzja. E, to on, wiesz, jestem w stanie to zrozumieć, dlaczego tak, tak ludzie robią, natomiast nigdy bym do czegoś takiego nie dopuścił, na przykład ja, bo wiedziałbym, że trzeba to rozwiązać. Ucieczka, w samobójstwo to ucieczka i to nie jest żadne rozwiązanie. To niczego cię nie uca, uczy. I teraz Antony pyta: jaka jest różnica między tymi, co mają, a tymi, co nie mają? Między tymi, którzy potrafią, a tymi, którzy nie potrafią? Między tymi, którzy działają, a tymi, którzy nic nie robią? Dlaczego jedni przezwyciężają straszne, niewyobrażalne przeciwności losu i trąfują, a drudzy, mimo wszystko, im, i, iż im wszystko sprzyja, zamieniają swoje życie w klęskę? No, też wiele razy sobie na to zadawałem pytanie, bo ja byłem osobą, która. No nigdy nie było tak, że mi coś tam spadło, że mi skapło, tylko musiałem sobie sam wypracować i też mnie zawsze zastanawiało, jak to się dzieje, że, że są tacy ludzie, którym właśnie wszystko się udaje, a mimo to później wydawałoby się w mojej interpretacji rzeczywistości, no, robią takie głupoty. I on tu pisze, różnica ta sprowadza się do sposobów, w jaki komunikujemy się z samymi sobą i tego, jakie podejmujemy działania. Co robić, kiedy próbujemy wszystkiego, na co nas stać, a mimo to sprawy źle się układają. Ludzie sukcesu nie mają mniej problemów niż ci, którym się nie wiedzie. Problemów nie mają tylko ci, którzy leżą na cmentarzach. To mocny cytat. I to nie w tym, co nam się przydarza, tkwi różnica między sukcesem a porażką. Różnica polega na tym, w jaki sposób to postrzegamy i co z tym robimy. I tutaj już powolutku będziemy wchodzić do głębszej strefy. Czyli tak naprawdę wchodzenia do właśnie tego, w jaki sposób my się komunikujemy ze sobą, bo to jest no, najistotniejszy chyba element nie tylko tej książki, ale w ogóle Twojego życia. I dalej Antony opowiada o tym, że jeżeli jest jakiś mężczyzna i kobieta, którzy tworzą idealne małżeństwo od 25 lat, są nadal w sobie zakochani, Mógłby obserwować ich postępowania, poznać systemy przekonań, które doprowadziły ich do tego znakomitego rezultatu, i sam przyjąłby ich taktykę i zapatrywania uzyskując podobne rezultaty w swoich związkach. I tutaj właśnie zaczyna opowiadać o NLP, czyli o tym tak zwanym kopiowaniu sposobów życia innych metod, jakie oni robią, jakie stosują. Bo NLP daje trwałą podstawę do kierowania własnym mózgiem, uczy jak panować nie tylko nad. Naszymi własnymi stanami i zachowaniami, ale również nad reakcjami innych ludzi. Krótko mówiąc, jest to nauka o tym, w jaki optymalny sposób skłonić własny mózg, by wytwarzał pożądane rezultaty. Może słyszałeś o NLP, może słyszałeś wiele dobrego albo wiele złego. Od psychologów zazwyczaj się wiele złego słyszy, bo jak tutaj też punktuję w dalszych rozdziałach, Antony, no. Psycholodzy stosują zasadę, że grzebią w przeszłości, grzebią w bólu. Sam kiedyś uczyłem się takich rzeczy i powiem Ci tak. Skutecznie, to czy to jest dobre do tego, żeby poznać swoją przeszłość, żeby zrozumieć pewne rzeczy, ale to nie odsunie Twojego bólu. Ból możesz odsunąć, znaczy odsunąć. Ból możesz wykasować, bo nie chodzi o to, żeby coś wyprzeć, tylko chodzi o to, żeby ten ból znikł z Twojego życia, kiedy ty. Po pierwsze, zrozumiesz, że nie wszystko możesz kontrolować w życiu, a po drugie, będziesz się czuł w pozytywny sposób dopiero kiedy ty będziesz skupiał się na pozytywnych rzeczach, a nie grzebiąc w negatywach. Ja chyba trzy lata zmarnowałem na. Może nie zmarnowałem, to mnie dużo nauczyło, ale mówię, że zmarnowałem, ponieważ grzebiąc w przyszłości wzmacniasz wzorce negatywne. Niestety, ale tak jest, i naprawdę dlatego część tylko psychologów, ale to jest garska, garska psychologów po wielu latach dopiero gdzieś tam wyprowadza człowieka z jego traum, z jego problemów, itd, i tak dalej. Ale okej. Okay. Jedziemy sobie dalej. Jednym ze wstępnych założeń NLP jest przekonanie, że wszyscy mamy taką samą strukturę nerwową, a zatem jeśli ktoś inny może dokonać w życiu wszystkiego, czego pragnie, my również możemy. Czyli to jest to, o czym wcześniej mówiłem. I oczywiście. Niektóre zadania są bardziej skomplikowane i więcej czasu wymaga uczenie się z nich wzorca, czyli tutaj jakby pokazuje, że nie wszystko jest takie łatwe, tak że nie skopiujesz sobie na przykład handlowca w jeden dzień i nagle będziesz super sprzedawcą, tylko po prostu to ci zajmie czas, że będziesz po prostu potrzebował parę dni, może tygodni, żeby się nauczyć wszystkiego, co on potrafi, bo to musi ci wyjść w krew. Na to potrzebujesz jak we wszystkim w życiu czasu, tak? Czyli jeżeli chcesz osiągać w ogóle sukcesy, to też na to potrzebujesz troszeczkę czasu. Zdobycie wiedzy to nie wszystko. On tutaj podkreśla, czynnikiem tworzącym rezultaty jest działanie, czyli powtarzamy te słowa dla mnie naśladowanie jest drogą do doskonałości. Znaczy to, że jeśli znajduję człowieka uzyskającego rezultaty, jakich pragnę, ja również mogę je osiągnąć. Jeżeli skłonny jestem zapłacić cenę czasu i wysiłku, a tutaj też chciałbym zaznaczyć, że nie każdy jest to w stanie zrobić, bo, bo wielu ludzi chciałoby mieć sukcesy, a nic w zamian <laughs> nie oddać. Jeżeli chcesz odnieść sukces, musisz tylko znaleźć metodę, by naśladować tych, Którzy już go odnieśli, musisz zacząć odkryć, jakie podejmowali działania, a zwłaszcza sposoby, w jaki użyli swego mózgu i ciała, by stworzyć rezultaty, jakie pragniesz powtórzyć w swoim życiu. Jeżeli chcesz zostać lepszym przyjacielem, bogatszym człowiekiem, lepszym rodzicem, sportowcem czy biznesmenem, znać wzorce doskonałości. No właśnie. I tu nie chodzi też zawsze o to, żebyś odnajdywał kogoś na zewnątrz, chodzi o to, żebyś na przykład odnalazł. W sobie może w przyszłości miałeś jakieś sukcesy, i na ich podstawie skupiać się i generować pozytywne stany. O czym będzie troszeczkę dalej. Nie ma nic tajemniczego, tutaj cytat, ani magicznego w tym, że ktoś staje się człowiekiem przedsiębiorczym. To nie zależy od genów, to sprawa dyscypliny, której można się nauczyć. No, to jest czysta prawda. W zasadzie u mnie w rodzinie nikt nigdy nie prowadził żadnej firmy. Ja już do tej pory założyłem trzy, i. No i co? No i to była kwestia tego, że ja podjąłem decyzję o tym, żeby no coś zrobić ze sobą, prawda? I teraz dalej. Ale świat ludzkich zachowań to jedna z nielicznych dziedzin, w których stale obowiązują przestarzałe teorie i informacje. Wielu z nas korzysta z XIX wiecznej koncepcji dotyczącej działania mózgu i ludzkich zachowań. Opatrujemy coś etykietką z napisem depresja i co się dzieje? Jesteśmy w stanie depresji. Tak, i tutaj mocny też jest cytat, bo no, ja się z tym spotykałem, wiesz co, przez lata w swoim życiu, że ktoś tam usłyszał słowo właśnie depresja, no już nie da, się, nie da się z tego wyjść, nie da się z tego wyciągnąć, trzeba leki brać, w ogóle do mnie ludzie przychodzili na lekach i powiem Ci, no dla mnie to jest niesamowite. Mm. Niesamowite, bo kurczę, nie wiem, co by musiało się stać, abym powiedział, że tak, musisz się leczyć za pomocą leków, że wiesz, są nawet ludzie, którzy mają raka, a pokonują go bez leków. Czyli szukanie wiedzy. Okay. Szukamy autorytetów. Jesteśmy ludźmi, którzy idą na łatwiznę. Myślą, że jak zapłacą, nie wiem, papierkiem 100-200 zł, to ktoś da im receptę na to, jak wyzdrowieć. A jak jest w rzeczywistości? Często i gęsto no dzieje się tak, że no nic się nie zmienia, jeżeli idziemy do lekarza. Znaczy, nie mówimy o takich banalnych rzeczach jak grypa, ale mówimy o czymś większym, tak? jakiś bóle, na przykład, zauważ, że. Możliwe, że znasz osoby, które mają problemy nie? z plecami, ze stawami. Zobacz, jak jest najczęściej. Oni w ogóle z tego nigdy nie wychodzą. No, więc co tutaj? Coś jest, co decyduje, że... No, że chorujesz, nie? I tutaj Antony też często zaznacza, że to właśnie, jak się my ze sobą komunikujemy, to, jakie stany w sobie odtwarzamy, to generuje właśnie w nas albo choroby, albo szczęśliwe życie, radość, zdrowy organizm. No, więc tu jest ta cała konkluzja. Tutaj jest ten pies pogrzebany, czyli musisz zacząć zwracać uwagę na swoje wnętrze. I teraz on tutaj przedstawia coś takiego, co jest systemem przekonań, i też spełniające się, samo spełniające się przepowiednie, czyli właśnie jak w coś tam uwierzysz, że ktoś ci powie: No, rak, wszyscy tą połowę twierdzą, w mediach mówią: no to ty też twierdzisz, że tak jest. No, ale były takich dwóch panów było, Bundler i ginder i stwierdzili, że istnieją trzy podstawowe czynniki, które należy skopiować, chcąc otworzyć jakąkolwiek formę ludzkiej doskonałości. I tutaj zaraz będzie o ich badaniach ciekawych, bo mogą ci dać do myślenia, aż powstały bardzo dawno temu. I rzeczywiście są trzy rodzaje działań psychicznych i fizycznych korespondujące najbardziej bezpośrednio z jakością osiąganych przez nas rezultatów. Wyobraźmy je sobie jako Troje drzwi prowadzących do okazałej sali bankietowej. Tak, tutaj piszą. I teraz to, w co wierzymy, co uznajemy za możliwe, czy niemożliwe, w bardzo dużym zakresie wpływa na to, co możemy, a czego nie możemy robić. Stare powiedzenie brzmi, czy uważasz, że potrafisz czegoś dokonać, czy też uważasz, że nie potrafisz, zawsze masz rację. I tu też jest taki cytat. Tutaj nie ma, że jest Henry Ford, ale możliwe, że ktoś prze, przed nim to powiedział. Nie wiem. I to w pewnym stopniu jest prawda, ponieważ jeśli nie wierzysz, że możesz coś zrobić, przekazujesz swojemu układowi nerwowemu informacje, i to jest ważne, które ograniczają lub eliminują twoją zdolność osiągania rezultatów. Jeśli natomiast konsekwentnie przesyłasz układowi nerwowemu komunikaty, że potrafisz coś zrobić, sygnalizują one twojemu mózgowi, by tworzył pożądane przez ciebie rezultaty, a to otwiera możliwość ich osiągnięcia, a zatem kopiując czyjś system przekonań, Czynisz pierwszy krok do przejęcia jego sposobu działania i tym samym osiągasz podobne wyniki. Drugie drzwi, o których oni tutaj wspominają, mają być otwarte, które mają być otwarte, to struktura myślowa, czyli sposób, w jaki ludzie organizują swoje myśli. Jest to jakiegoś takiego rodzaju kod, czyli tak jak masz numerami telefonicznymi, masz 9 cyfr. Jak chcesz się z kimś połączyć, to nie, że byle jakiej kolejności to ułożysz, tylko musi być konkretny ciąg tych sif, prawda? I to się łączy wszystko z Twoim mózgiem i układem nerwowym, co może Ci skutecznie pomóc w osiągnięciu zamierzonych celów. Podobnie jest z komunikacją. Często ludzie nie mogą, tutaj cytat, się ze sobą porozumieć, gdyż używają odmiennych kodów, w różnych struktur myślowych. Złam ten kod, a przejdziesz przez drugie drzwi. No, często jest tak, że wiesz. Rozmawiasz z kimś, jesteś, wiesz, zafascynowany, cieszysz się, masz dobry dzień, a tu nagle ktoś ci coś odpowie, i nagle bum, nagle twoja radość spada. Jeżeli wiesz, jak to działa, to, to dla ciebie nie ma jakiegoś tam problemu, ale jeżeli jesteś osobą, która na przykład nie wie, no to nagle będziesz się zastanawiał, jak to się stało, że ja mam na przykład zły humor, albo że ta osoba mnie nie zrozumiała, miałam taką fajną, właśnie informację dla niej, ale ona to olała, tak? czyli też y, komunikacja i fizjologia. Umysł i ciało są ściśle, są powiązane. Sposób, w jaki używasz swojej fizjologii, czyli to, jak oddychasz, chodzisz, jaką masz postawę, ciała, mimikę, gestykulację, wpływa na to, w jakim jesteś stanie. No i ogólnie te wszystkie rzeczy, o których oni tutaj piszą, no tutaj ja bym to zaznaczył jako podejście holistyczne. Dlaczego? Bo wiele rzeczy musisz. Znaczy, nie musisz, oczywiście nie musisz tego robić, ale mówię, że jeżeli chcesz osiągać właśnie konkretne rezultaty, to powinno to być połączone ze sobą i razem ze sobą współgrać, tak? Czyli w życiu paręnaście rzeczy poziomów musi być dograne, jeżeli chcesz osiągać konkretne rezultaty, i dlaczego. E VW Mitchell był nie tylko po to, aby przetrwać, lecz by wyciągnąć korzyści ze swoich tragicznych doświadczeń. Tutaj mowa o tym mężczyźnie, który właśnie był poparzony i tragiczny wypadek miał samolotowy. Kiedy przebywał w szpitalu, przyjaciele czytali mu o ludziach, którzy przezwyciężali wielkie szkody życiowe. Miał wzorzec do naśladowania i ten pozytywny wzorzec był silniejszy niż negatywne doświadczenia, które przeżył. Różnica między ludźmi którym się udaje, a ludźmi, którzy ponoszą porażki, nie polega na tym, ile mają, lecz na tym, jak patrzą na życie i co chcą zrobić z posiadanymi środkami i z życiowymi doświadczeniami. Słowo w punkt trafione. Moim celem, i tutaj pisze Antony, nie jest tylko nakłonienie cię do mistrzowskiego panowania opisanego przeze mnie wzorców, opisanych przeze mnie wzorców powinny się rozwijać własne wzorce, własne strategie, tak? Czyli mm, to jest fajne o czym on wspomina, bo życie jest naprawdę jest naprawdę takie szerokie, wiesz, ma wiele możliwości i to on ci pisze o rzeczach, które rzeczywiście działają, są fantastyczne i w zasadzie większej rzeczy już nie będziesz potrzebował, ale możesz tworzyć swoje nowe wzorce. Ja też w swoim życiu staram się kreować jakieś coś nowego, nowe rozwiązania. Okej, okay, one się po czasie na przykład dezaktualizują, na przykład widzę, że mam lepszą wiedzę, ale widzisz, jak próbujesz coś nowego zrobić, coś nowego osiągnąć, to dochodzisz właśnie do nowej wiedzy dzięki temu, że masz tą przestarzałą, tak? Czyli musisz zmieniać tą wiedzę, dezaktualizować, dezaktualizować, wyciągać nową i nowe rezultaty osiągać, tak? Czyli budujesz sobie wzorzec, który na początku daje Ci siłę, a po czasie okazuje się, że, a już mi niepotrzebny, robię sobie nowy, albo wracasz do na przykład jakichś tam już ustalonych przez Antonego, powiedzmy, tak? To umysł, tutaj cytat, czyni człowieka zdrowym lub chorym, szczęśliwym lub nieszczęśliwym, bogatym lub biednym. Edmund Spencer. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że jesteś w świetnej formie i czułeś, że wszystko ci się uda? To jest też, podkreślam, bo no. Wiele razy ja takie rzeczy odczuwałem, pewnie ty tak samo miałeś, że kurczę, no jest idealnie, tak? jest Na przykład powiedzmy, że cię wszystko bolało, bo jesteś nie wiem, pochorowany, a nagle jakoś przychodzi godzina, dwie, w których się czujesz idealnie, nie? Może to był mecz jakiś, on tutaj pisze o jakichś rzeczach, które robiłeś, nie wiem, gdy każda piłka była precyzyjna albo spotkanie biznesowe, na którym znajdowałeś potrzebne rozwiązania, tak? Czyli na przykład... Przewidywałeś, że, a ci się nie uda, a tu nagle wyszło wspaniałe, super spotkanie, coś tam podpisaliście jakiś kontrakt czy coś. No zdarza się, nie? I nagle mówisz, kurczę, ale to było cud jakiś. I tutaj będziemy przechodzić dalej. Być może kiedyś zdziwiłeś sam siebie, dokonując jakiegoś bohaterskiego, dramatycznego czynu, o którym nigdy się nie posądzałeś. Prawdopodobnie miałeś również odwrotne doświadczenia. Dni, kiedy ci nie szło, tak? No, i tutaj, właśnie jest coś, w co nie powinniśmy wchodzić, ale warto o tym pamiętać. Są takie dni, kiedy nam nie wychodzi po prostu, nawet jak jesteś mistrzem. Bo pamiętaj, że no tak naprawdę każdy wiesz, tygrys, każdy król, każdy mistrz, każdy, nie wiem, olimpijczyk, on ponosił porażki. Pamiętaj o tym. Że każdy w życiu ponosi takie rzeczy. To, że wiesz, w dzisiejszych czasach nie ma na Instagramie czy tam na jakichś social mediach innych wiesz, porażek, to, to nie znaczy, że one nie istnieją. One są nieodzowną częścią naszego życia. Więc tak naprawdę zadaj sobie pytanie, na czym polega ta różnica? No bo przecież jesteś zawsze tym samym człowiekiem, powinieneś mieć zatem do dyspozycji te same środki, a mimo to osiągasz jakieś inne rezultaty. I tutaj. Wchodzimy w punkt, czyli wszystko zależy od tego, w jakim jesteś stanie psychofizycznym. Stany pobudzające do działania to na pewno wiesz, że pewno siebie, miłość, wewnętrzna siła, radość, ekstaza, wiara, które otwierają ci po prostu takie wiesz, niesamowite możliwości, bo zauważ, kiedy zdarza ci się taki dzień, na przykład jeżeli nieświadomie jakoś tam może prowadzisz jakiś dzień, swoje życie, cokolwiek, to. Pojawia się coś takiego, że naprawdę jesteś pewny, że teraz to jest to. Tak? I może to być raz w roku, nawet ci się coś takiego wydarzyć, ale jest coś takiego, jest taka siła, która po prostu pcha cię, i ty wiesz, ty nie masz nawet złudzeń, że coś się uda, tylko po prostu ci się udaje. I teraz chodzi o to, że ten stan psychofizyczny można zdefiniować jako sumę milionów procesów neurologicznych, tak? Jeżeli mówili, mówilibyśmy sobie o jakichś naukowcach. Które w nas zachodzą. Innymi słowy, jest to ogólna suma naszych doświadczeń w danym momencie większość naszych stanów pojawia się no, bez żadnego naszego świadomego działania, tak? czyli my reagujemy w jakiś sposób. Widzimy coś, reagujemy na to, wchodząc w określony stan, tak no, to jest takie uproszczenie dla nas, żebyśmy, wiesz, widząc, nie wiem, tygrysa, żebyśmy zaczęli uciekać, żeby nam się tutaj stres trochę włączył, prawda? No ale żyjemy w takich czasach, gdzie nie musimy już takich rzeczy robić, prawda? Możemy kontrolować po prostu. I jeżeli ty widzisz szefa, to to nie znaczy, że to jest tygrys, tak? I nie musisz uciekać, tylko po prostu z nim porozmawiać. I to jest właśnie to, nad czym trzeba pracować. No bo stany, w jakie się wpędzamy, to tak naprawdę mogą być stany pozytywne, ożywcze, korzystne, mogą nas obezwładniać, mogą nas ograniczać itd., itd., więc różnica między tymi, którym nie udaje się osiągnąć celów życiowych, a, tym, a tymi, którym się wiedzie, no wynika stąd, że jedni ludzie umieją wprowadzić się w stan podnoszący ich na duchu, a inni nieustannie wprowadzają się w stan, który wspomaga ich w osiąganiu pożądanych rezultatów, tak? No, pewność siebie, szacunek wszystko to tworzymy sami. Zauważ, tak jak z tą depresją. To nie jest tak, że to się samo bierze. Nauczysz się, znaczy naucz się odpowiedzialności za swój los brania przywłaszczania tutaj też taka jest książka Ekstremalne Przywództwo. Tam jest opisana historia Navy Sealsów, czyli najlepszych jednostek na świecie, jeżeli chodzi o takie akcje, wiesz, na przykład przeciw terrorystom, w ogóle wojskowe. I tam jest mocno podkreślany właśnie aspekt przywództwa, ale przede wszystkim odpowiedzialności, że to ty odpowiadasz za na przykład nie wiem, swój pluton, za swoją grupę. Oczywiście to wszystko jest jakaś tam wiedza konkretna, ale mówię Ci, że niezależnie co robisz jakie masz wyniki, czy masz choroby czy coś, to Ty musisz za to wziąć odpowiedzialność. E, jasne, jasne, ja rozumiem, że na przykład rodzisz się z wadami genetycznymi i musisz sobie e, znaleźć jakąś tam wymówkę albo odpowiedź na to, e, dlaczego ja tak mam, że to jest nieuczciwe, że nie mają. Tu już chodzi trochę bardziej o rozwój duchowy, nie o tym ta książka, ale jeżeli jesteś zdrowy, i tworzysz choroby, to pamiętaj, że ty masz wpływ na to, aby ich też się pozbyć. I teraz dalej. Pierwszym warunkiem kierowania swoimi stanami i osiągania w życiu pożądanych rezultatów jest nauczenie się, jak efektywnie zarządzać własnym mózgiem. Aby posiąść tę wiedzę, trzeba przyswoić kilka informacji o pracy mózgu. Przede wszystkim musimy zrozumieć, od czego zależy stan psychofizyczny. Tak? Czyli przez wieki człowiek był zafascynowany możliwością zmieniania swoich stanów i co za tym idzie swoich życiowych doświadczeń. No, i tutaj mamy takie przykłady jak posty, e, że zobacz, czy w ogóle coś takiego robiłeś, czy postowałeś, e, czy brałeś narkotyki, rytuały, jak się odprawiałeś, muzykę słuchałeś, uprawiałeś seks, miałeś jakąś dietę, hipnozę, śpiew. To wszystko wprowadza cię w jakiś stan. I niektóre mają pozytywne, niektóre mają negatywne, e, jakieś tam wiesz, rezultaty ci dają. I trzeba to przetestować, ale niebawem jednak poznasz o wiele łatwiejsze sposoby, jak tutaj Antony pisze, które działają równie silnie, a w wielu przypadkach szybciej i skuteczniej. I tutaj powstaje pytanie: co jest przyczyną naszego stanu? Każdy stan składa się z dwóch głównych elementów. Uwaga, pierwszym są wewnętrzne wyobrażenia, a drugim nasza kondycja fizyczna. Obrazy, które widzimy i sobie ich przedstawienia. A także słowa, które do siebie mówimy na temat przeżywanej sytuacji, wytwarzają stan, w jakim się znajdujemy, i co za tym idzie rodzaje naszych zachowań. Bardzo ważna kwestia. Ech, powiem Ci teraz tak: ile razy zastanawiasz się nad swoim życiem, ale także naprawdę, że usiądziesz pół godziny, godzinę i zaczniesz myśleć o swoim życiu w sposób. Pozytywny, nie, że tam rozkminiasz, że no, mam, nie wiem, do dupy jest i tak dalej, bo nie o to nam chodzi, tylko że patrzysz, ale dokonania i zaczynasz zwracać uwagę. I teraz tutaj wprowadzamy już game changer w tej książce, bo jak zaczniesz patrzeć w taki sposób, ja ci to mówię też z własnych doświadczeń, to nie jest tak, że ja sobie przeczytałem jakąś książkę kiedyś, tylko tam książkę ci przedstawiam, bo wiem, jak może potężnie zbudować Twoje życie. I teraz pierwsze, co musisz zrobić. O czym oczywiście tutaj będziemy jeszcze czytać, to to, abyś usiadł i zaczął kierować swoją uwagę na rzeczy z przeszłości, które naprawdę są dla ciebie sukcesami, które są w danych kategoriach, wiesz, mistrzostwem, jakie osiągnąłeś. Czyli na przykład w miłości. Jeżeli poznałeś dziewczynę, to. Wróć do tego przepięknego momentu. Jeżeli poznajesz wiele dziewczyn, wzmacniasz to. Im więcej tych rzeczy się działo, tym bardziej masz, wiesz, odniesienie do tego, że jesteś potężny. I teraz nie chodzi o to, że tutaj sobie pogadamy na ten temat, że o, fajnie, no tak, no miałem, no przypomina mi się, no była fajna dziewczyna, no i co z tego, jak nadal się czuję do dupy i nie na kolejnej. No nie. Tu jest właśnie to, abyś skupił się na zwycięstwach z tymi kobietami. Jeżeli nie miałeś kobiet. Powiedzmy, że zakładamy, że tak jest, to musi się wykreować w, w swojej głowie, a najlepiej po prostu zacząć podejmować decyzje. Ale ta książka traktuje bardziej o tym, w tym momencie akurat, żebyś wszedł do siebie, do swojej głowy i skupił się na obrazach, które rzeczywiście osiągnąłeś, które rzeczywiście są najlepszymi rzeczami. I teraz, im dłużej w tym będziesz, tym. Podniesiesz diametralnie, to naprawdę, to potrafisz w 10 minut, w 15 podnieść Twój stan pewności, radości, szczęścia, satysfakcji z życia naprawdę o 100%. Możesz z 0 do 100 dojechać. Jeżeli na przykład, powiedzmy, masz depresję, a zaczniesz tylko i wyłącznie kierować się na te pozytywne aspekty. To zobaczysz, co się stanie. Jasne, ja rozumiem, że na początku będą przeszkadzać negatywne myśli, ale to Twoja robota jest, żeby to wykonać. Jeżeli Cię interesuje, jasne, możesz sobie grzebać w przyszłości, jeżeli zaraz się zabierzesz za to, żeby pomyśleć pozytywnie. Ok, bo czasami no czasami tak mamy, że umysł chce logicznie coś sobie odpowiedzieć, ale czasami się nie da. Czasami powiedzmy, że masz sytuację, kiedy rzuca Ci dziewczyna. Powiedzmy, masz sytuację, kiedy Ci rzuca dziewczyna, i co. I ona ci nie powie dlaczego. I ty będziesz chciał poznać odpowiedź, lata ciebie to będzie męczyć, ale tak naprawdę nigdy się nie dowiesz. I teraz ważne jest, żeby na przykład zrozumieć. To jest taki przykład bardzo dobitny, że ty na przykład dałeś z siebie wszystko dla tej dziewczyny, ale ona już nie chciała tego kontynuować, więc ona cię nie kochała do końca. Rozumiesz? Więc taką odpowiedź możesz znaleźć, ale nie, że chcesz znaleźć naprawdę i powód, może ona miała jakiegoś innego chłopaka na boku. No, nie ma to znaczenia. Jeżeli odpowiesz sobie, że ona rzeczywiście przestała Cię kochać i to jest koniec, idź dalej. Ty na coś lepszego może zasługujesz, i ona na coś lepszego może zasługuje, ale nie, że ty jesteś gorszy czy coś tam. Nie. Nie o to chodzi. Po prostu potrzebna ci była ta kobieta do tego, abyś na przykład coś zrozumiał w swoim życiu. Na przykład, że jesteś więcej warty, że dzięki niej na przykład nauczyłeś się czegoś zrozumiałeś, że zostałeś się bardziej pewny siebie, okej? Okay? O to chodzi w grzebaniu przeszłości, żeby zrozumieć prawdę, a nie żeby grzebać tam w kogoś prawdzie, bo to jest z kogoś tam sprawa. Czasami ci ktoś umrze i co i nie znajdziesz tej prawdy. <laughs> Więc musisz po prostu inaczej do tego podchodzić. Więc tutaj ta książka, tak jak ci mówi, tak, ja ci powiem, usiądź następnie sobie pomyśl o swoich sukcesach z różnych dziedzin. Im więcej tego będzie, tym. Coraz szybciej będziesz naprawiał. I tutaj jest dużo takich przykładów. On tu opowiada o Olimpijczyku, z którym pracował, kiedy on zawsze zajmował drugie, trzecie miejsce i znał takiego jednego, który zawsze był przed nim, nie? I w pływaniu. I po prostu usiadł z nim godzinę, półtorej i właśnie mu zaproponował to ćwiczenie, aby znalazł w swoim życiu najmocniejsze strony, te, w których jest najlepszy. Bo wiesz, ja na przykład. Nie wiem, Podam Ci taki z mojego życia. Po przykład. Wiem, że byłem najlepszy w danym okresie czasu w piłkę nożną w moim okręgu. Przynajmniej dla mnie. I naprawdę, ja jak wchodzę w ten stan, to trwało wiele lat, to po prostu czuję się jakbym był jakimś herosem, nie? że ja mijałem wszystkich, robiłem sztuczki, bo wiesz, bawiłem się w triki i tak dalej. Grałem w piłki, lobowałem bramkarzy, biegłem. W ogóle nikt nie mógł mnie zatrzymać. Bo mijałem jednego, drugiego, trzeciego napastnika, czwartego obrońcę. No i wiesz, jak ja w to wchodzę, to sobie myślę, kurczę, jestem świetny. I po prostu nawet nie ma dwóch zdań. Nawet nie jestem w stanie w tym momencie pomyśleć o czymś negatywnym, bo ja jestem po prostu silny. Jak ja teraz w ogóle o tym mówię, to jestem podekscytowany, że ja to ci mówię, bo to są rzeczy, które są moje. Nie? Im więcej masz doświadczeń pozytywnych, które na przykład w dzieciństwie może wykreowałeś, bo zazwyczaj tak jest, ale też w życiu dorosłym, które odnosisz sukcesy, jak będziesz do nich wracać, i będziesz myśleć o tych pozytywnych, jaki jesteś świetny, zobaczysz, co się zacznie w twoim życiu dziać. Więc on tutaj zadaje pytanie, co skłania jednego człowieka do przedstawiania sobie obrazów wynikających ze stanu niepokoju, podczas gdy drugi tworzy wewnętrzne obrazy, które powodują w nim gniew i utratę zaufania. Bo to też jest ważne pytanie, aby sobie na to odpowiedzieć. I Istnieje wiele czynników, jak sobie możesz zdać sprawę. Być może w takich przypadkach naśladujemy reakcję naszych rodziców e, lub innych autorytetów. I ja na przykład tak miałem. Nieuświadomione były takie moje wiesz, działania, że ja rzeczywiście czegoś nie chciałem, na przykład po ojcu, po mamie, a ja to robiłem, bo po prostu nie kumałem, że ja tak robię. I nawet jak się zastanawiałem, to nie wiedziałem, dopiero po latach zdem sobie sprawę, że aha, czy ja na przykład bałem się, nie wiem, alkoholu, bo na przykład. Nie wiem, któryś z rodziców mógł coś tam, jakąś sytuację wytworzyć w domu. Ja się tego bałem, nie? Może tego, że mama na przykład bała się, że tata na przykład nie wraca długo. Ja na przykład wiesz, byłem dzieckiem, a data był dla mnie ważny i, i też się bałem na przykład, że, że tata nie wróci albo coś się stanie. I w dorosłym życiu na przykład bałem się, kiedy na przykład, nie wiem, kobieta nie wracała długo, nie? To są różne zależności i. Chodzi o to, żeby po prostu zdać sobie z tego sprawę, że takie rzeczy mamy w sobie, ale im dłużej będziesz się skupiał na tych pozytywnych, tym te negatywne naprawdę przestaną mieć dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie. I do tego w ogóle no, życzę Ci tego. Życzę Ci tego bardzo mocno, bo wiem jak to jest, kiedy e, głowa rządzi Tobą, a nie Ty głową. I to jest bardzo, bardzo destrukcyjna rzecz, bo ona po prostu jak puścisz, popuścisz cygla, to ona poleci, naprawdę, możesz choroby tworzyć jedna za drugą. Ja miałem taki okres w swoim życiu, że rzeczywiście zauważyłem, że jak będę nie kontrolował tego, bo nie wiem skąd to się bierze, bo nie mam takiej wiedzy, to głowa po prostu zacznie no, skupiać się na tych negatywnych rzeczach, bo niestety, ale tak jesteśmy stworzeni, że negatywne rzeczy nas przyciągają. Zobacz, jak są stworzone media. Ale jeżeli zaczniesz zatrzymywać negatywne, a tylko skupiać się na pozytywnych, to te negatywne przestaną istnieć. Więc to jest świetna, świetna metoda, aby to zrobić. Istnieje jeszcze jeden ważniejszy, nawet i silniej oddziałujący czynnik, który warunkuje, tutaj cytat, nasz sposób postrzegania i interpretowania świata, a jest nim kondycja fizyczna i wzorzec korzystania z naszej fizjologii. Takie rzeczy jak napięcie mięśniowe, sposób odżywiania, oddychanie, postawa ciała, ogólny poziom biochemiczny, funkcje organizmu mają ogromny wpływ na nasz stan. Obrazy wewnętrzne i fizjologia działają razem w cybernetycznej pętli. Wszystko, co wpływa na jedno, automatycznie wpływa na drugie. Tutaj jest ogólnie taka więc, zasada, że mm, jeśli oczekując powrotu do domu męża, kochanki, dziecka, jesteś w stanie pobudzenia, prawdopodobnie wyobrażasz sobie, że ta osoba uległa jakiemuś wypadkowi. No i tutaj jest to, co ja ci tutaj opowiadałem. Czy ogólnie ważne jest to, aby zaczął kontrolować po prostu swoją głowę. Zastanów się, czy wtedy, gdy czujesz się ożywiony i fizycznie rześki, nie postrzegasz świata inaczej niż wówczas. I tutaj podkreśliłem sobie nawet, kiedy jesteś zmęczony lub osłabiony. Twoja kondycja fizyczna dosłownie zmienia Twój sposób interpretowania świata, a zatem i jego doświadczania. Kiedy postrzegasz rzeczy jako trudne lub męczące. Czy Twoje ciało nie dopasowuje się do tych odczuć i nie rośnie w nim napięcie? Dlaczego to podkreśliłem? Dlatego, że jeżeli powiedzmy masz ciężką pracę i Ty rzeczywiście myślisz o tej pracy, że ona jest mega ciężka, że mega cholernie źle się czujesz, że chciałbyś być kimś innym, że chciałbyś po prostu robić inne rzeczy i że do dupy jest. I w ogóle no, chciałbyś to po trzaskach od o kant po prostu, nie? że to wszystko nie jest prawdziwym tobą. To wiesz, co się dzieje? Twoje ciało jest tak samo zmęczone jak ty, i wiesz, co się dzieje? Przypamiętają się jakieś choroby, będziesz miał brak energii. Nawet spożywanie dobrego jedzenia jakościowo bo sam to też na sobie przetestowałem sprawia, że nawet najlepsza dieta, najlepsza kondycja, jaką wyprawiasz sobie tam nie wiem, trenując, biegając na siłowni. Sprawia, że Ty nadal nie masz energii. Nieważne, jakie tam cuda będziesz jadł, greensy, suplementy zdrowe, warzywka, owoce, szejki, ketogeniczne, nie wiem, jakieś zbilansowane diety, czy też wegetariańskie, nie będzie miało to znaczenia. I tu jest klucz. Tu jest klucz do tego. Za zauważ tylko to, ja ci daję do myślenia, co zrobisz, to już jest Twoja. Mm, Twoja jakby rzeczywistość, bo jakby ja Ci tutaj doradzam, ale to, to jest Twoja, wiesz, Twoja rzeczywistość. Jeżeli na przykład Ty się czujesz na czymś lepiej, to rób to. Nie słuchaj jakiegoś tam kogoś, kto, wiesz, coś Ci będzie mówił, bo najgorzej nie lubię, czy znaczy mówię takie już własne personalne zdanie, najbardziej nie lubię osób, które osiągnęły w czymś na przykład sukces albo, nie wiem, powiedzmy, że masz dietę zbilansowaną na węglowodanach i ktoś osiągnął na niej sukces i ma super sylwetkę. I on myśli, że tylko na tym teraz ktoś będzie robił sukces. On wystarczy, że skopiuje. No nie zawsze tak się da, więc NLP, ok, możesz zastosować kopiowanie. Masz rezultaty, na pewno będziesz miał rezultaty, na pewno lepsze niż jakbyś sobie w ogóle nie miał pojęcia na ten temat, ale może się okazać, że inna dieta na przykład jest dla ciebie, nie? Więc testuj, próbuj cały czas do przodu, bo inaczej się niczego nie dowiesz. Nigdy nie zakładaj, że już jest koniec, że to już jest koniec wiesz, twojej wiedzy, której szukałeś, bo, no bo okaże się, że po prostu mm, może czegoś jeszcze nie odkryłeś, więc cały czas być głupim, niż być mądrym, bo wiesz, tylko mądrzy nigdy nie mają nic nowego, ciekawego do powiedzenia, no i przez to są w jednym miejscu. <laughs> Specjalne receptory przekazują bodźce zewnętrzne do mózgu. W procesie uogólniania, przeinaczania i usuwania mózg przejmuje te elektryczne sygnały i filtruje je w wewnętrzne wyobrażenia. A zatem Twoje wewnętrzne obrazy, Twój odbiór zdarzeń nie są dokładnie tym, co się naprawdę wydarzyło, tylko raczej indywidualnym, wewnętrznym wyobrażeniem. Świadomość jednostkowa nie może być wykorzystywana jako, przez wszystkich do przesyłanych jej sygnałów, prawdopodobnie byś oszalał, gdybyś świadomie musiał nadać sens tysiącom bodźców, od tętna krwi w lewym palcu do wibracji w uchu. Tak więc mózg filtruje i przechwytuje tylko te informacje, które są mu potrzebne i tak dalej i tak dalej, czyli zauważasz, że też filtrowanie w naszej głowie działa w taki sposób, że upraszczamy sobie, żeby żyć, żeby po prostu, wiesz, ogarnąć co się dzieje wokół nas. E i tutaj jest dalej. Przede wszystkim miały odmienną fizjologię w momencie, gdy zaczął się ich proces postrzegania. Jedna mogła mieć doskonały wzrok, druga, natomiast ogólnie czuć się kiepsko. Być może jednak, a tutaj chodzi o to, że e, czasami na przykład w wypadkach to jest e, przykład z wypadku ktoś ci da, zda relację. Byli w tym samym miejscu, ale zupełnie inaczej się w sobie czuli. Tak? Czyli na przykład jeden miał do zdołowany cień, inny, inny miał zupełnie fantastyczny. Po prostu, no. W sukcesy, jakieś tam w robocie, nie wiem, zarobił milion złotych czy coś, i zupełnie inaczej zdadzą Ci relacje. Pamiętaj o tym, że właśnie jak dostajesz informację od kogoś, ta jakość informacji może być inna i każda prawda jest no, też inna, jeżeli chodzi o ludzi, więc na to zwracaj uwagę. Każdy, kto usiłuje ustanowić siebie sędzią na polu prawdy i wiedzy, naraża się na śmiech bogów. To jest taki cytat od Einsteina. Skoro nie wiemy, jak naprawdę rzeczy się mają, lecz tylko w jaki sposób je sobie przedstawiamy, to czy nie lepiej przedstawiać je tak, aby oddawały nam sił i innym a nie stanowiły, stanowiły ograniczeń. Czyli tutaj jest taka, no taka zagadka dla ciebie, czy skoro wiesz, nie wszystko jesteś w stanie kontrolować przepływających informacji, na przykład w swojej głowie i tak dalej, to może zacząć skupiać się po prostu na tych pozytywnych, nie? Najprościej, tak ujmując. W każdym doświadczeniu istnieje wiele elementów, na których można skupić uwagę. Nawet człowiek odnoszący największe sukcesy może myśleć o tym, co idzie nie po jego myśli, tak? Czyli tutaj autor podkreśla, że w zasadzie no, możesz, wiesz, skupić się na czym chcesz. <grym> Nawet jak jesteś mistrzem świata, no zobacz. I to, o czym mówiliśmy niedawno, czyli o ludziach sukcesu, no co z tego, że oni odnosili te sukcesy, skoro na przykład, nie wiem, zaczęli wchodzić w używki, odbierać sobie życie i tak dalej, no to jest dla ciebie wzór? No nie. Może jego działalność ci się podoba, ale taki życiowy wzór? No raczej nie. Także bez względu na to, jak stara, straszna jest jakaś sytuacja, można przedstawić ją sobie w sposób, który doda ci sił. Bardzo ważne pojęcie tutaj jest poruszone. Pamiętaj, nic nie jest absolutnie dobre ani absolutnie złe. Ważne jest to, co sobie przedstawiamy albo uzyskujemy stan pozytywny albo wprost przeciwnie znajdź trochę czasu, by przypomnieć sobie moment gdy znajdowałeś się w stanie pozytywnym i to jest to o czym mówiłem, usiądź i pomyśl o tych rzeczach pozytywnych i wiesz i to co on tu oprzestawia to w ogóle na tym już mógłbyś skończyć ale to jest dopiero jedna piąta książki tak naprawdę i, i mówię ci to po to, że z sportowcami, z kimkolwiek, wiesz, to jest czysta psychologia, ale nie taka, wiesz, uczelniana i tak dalej, tylko po prostu praktyka. Praktyka i jeszcze raz praktyka, że skup się na tym, co jest pozytywne. Wiesz, ja na przykład kiedyś bałem się robić takie rzeczy, podcasty, że wiesz, przekazuję ludziom wiedzę, bo ja myślałem zawsze, że, że kurczę, no ja się uczę, czytam i tak dalej, ale jak to zrobić, kiedy wychodzę przed mikrofon i nagle mam, o, nie wiem, co zrobić, nie? I zobacz, jest godzina 30 już prawie. I zobacz, mogłoby mnie tu nie być, może ty byś nie był zainspirowany, może byś się czegoś nie dowiedział, może byś nie kupił tej książki, może byś nie przekazał tej wiedzy dalej. Widzisz? A dzięki temu, że ja to robię, bo zmieniłem właśnie nastawienie, że zacząłem skupiać się na pozytywnych rzeczach, że ja jestem świetny, że przypominałem sobie z przeszłości jakieś różne rzeczy, które mi się udawały, które osiągałem. Może udawały to nie, nie dobre słowo. Po prostu, że osiągałem to, co chciałem, do czym marzyłem, i dzięki temu miałem maksymalną pewność siebie, że ok, ja wychodzę, ja to mówię, bo, bo jestem w tym świetny. Bo okej, okay, trochę praktyki mi potrzeba, jasne, pewnie. Ale zobacz, kiedyś taki piękny cytat słyszałem: Zobacz, ile świat straci, jak ciebie nie będzie. Słyszysz to? Pomyśl o swoim życiu, zobacz, ile rzeczy. Świat straci, jak ty się nie rozwiniesz dalej. To jest mega ważne. Gdzieś o tym pamiętał. Warunkiem osiągania upragnionych rezultatów jest zatem przedstawienie sobie spraw w sposób prowadzający cię w tak ożywszy stan, że skłonny jesteś przystąpić do tego rodzaju działań, które przyniosą oczekiwany wynik. Jeśli ci się to nie udaje, zazwyczaj oznacza to, iż nawet nie próbowałeś osiągnąć tego, czego pragniesz. Albo były to próby słabe, wymuszone, no i takie też dały rezultaty. Kiedy mówimy, przejdźmy po ogniu, i tutaj nawiązuję właśnie do tego szkolenia, bodziec, który ci daje słowami i językiem ciała wynika z twojego mózgu, który, gdzie tworzysz obraz. I tak dalej, i tak dalej. Czyli, no tak jak widzisz, podstawa, twoja głowa, to jest no coś niesamowitego. Jak zaczniesz korzystać z tego narzędzia, to zobaczysz, co się zacznie dzia dziać. Oczywiście, nawet będąc w najlepszym stanie, nie zawsze osiągamy rezultaty, tutaj, Antony, przestrzega, jakich pragniemy, lecz gdy kształtujemy właściwy stan, jednocześnie tworzymy największą szansę, by skutecznie wykorzystywać wszystkie nasze środki. Tak, czyli ty masz stworzyć sobie najwyższy rachunek prawdopodobieństwa do tego, aby osiągać stan, o jakim marzysz, i możliwości, jakie mogą cię spotkać. Żeby nie było tak, że wiesz, że ty nie jesteś gotowy, a szansa przychodzi i cię omija. Ty zawsze musisz być gotowy, bo w pewnym momencie ta szansa przyjdzie. Ok? Rozum to, że w pewnym momencie ta szansa przyjdzie. Jeżeli walisz tym łomem, jeżeli idziesz do przodu, jeżeli się uczysz, wyciągasz wnioski, popełniasz błędy, wstajesz i tak dalej. To w pewnym momencie musi przyjść ta okazja. Nie ma szans. No, chyba że naprawdę nie uczysz się, no to, to wtedy nie ma szans, żebyś też cośkolwiek odniósł. Ale mówimy tu o osobach, które chcą coś zrobić w swoim życiu. Pamiętaj, że z, każdego, z każdej porażki, błędów wyciągasz lekcję i naukę. I teraz dalej. Jednym z pewników życiowych jest fakt, że zawsze powstają jakieś rezultaty. tak? Czyli, jeżeli nie podejmujesz świadomych decyzji, jakie to mają być rezultaty, i nie przedstawiasz sobie spraw zgodnie z tymi decyzjami, to wówczas pewne bodźce, zewnętrzne rozmowa, telewizyjny talk show czy cokolwiek innego mogą sprawdzić, sp wprowadzić cię w stan wywołujący zachowania, które nie wspomagają cię. Czyli tu w ogóle w wtedy życie Twoje jest jakby, jakby e dużo zależy od. Czegoś z zewnątrz. I tutaj możesz wprowadzić chwasty do swojej głowy, bo jeżeli nie kontrolujesz, no to tak jak ci mówiłem wcześniej, no chwasty będą się po prostu tworzyć w Twojej głowie. Więc jeśli kiedyś byłeś na przykład zazdrosny, to znaczy to po prostu tyle, że przedstawiałeś sobie rzeczy w sposób wzbudzający to uczucie. Jeżeli miałeś dziewczynę lub miałeś chłopaka, to pewnie przechodziłeś przez takie stany i to jest właśnie konkretna rzecz. Ty zadecydowałeś, na przykład się zadecydowałeś o tym, że tak się czułeś. Pomyśl o tym, bo to jest naprawdę mega istotna kwestia i w zasadzie no, no ty to tworzysz. To jest zabawne, że my takie rzeczy tworzymy, a później oburzamy się, o to on mnie zostawił, ona mnie zostawiła. No nie, <laughs> to nie do końca tak działa. Więc będąc w tym stanie, jak potraktujesz osobę, którą kochasz? Raczej nie za dobrze. Może będziesz gwałtowny i tak dalej. Pamiętaj, bliska osoba może nie być niczemu winna, ale zachowania, jakie wołają, wywoła twój stan, prawdopodobnie sprawią, że zapragnie ona być z kimś innym. Tak? Czyli to, co tworzyłeś w sobie, możesz sprawić, że rzeczywiście się urealni, tak? że będzie realne w twoim życiu po jakimś czasie. Cytat Ralph Waldo Emerson. Źródłem każdego działania jest myśl. Prawda. Prawdopodobnie tutaj może tego nie słyszałeś o Melu Fiszerze to człowiek który przez 17 lat poszukiwał skarbu ukrytego w głębinach morskich aż w końcu odkrył sztabki złota i srebra warte ponad 400 milionów dolarów. W artykule na temat na jego temat czytałem że zapytano jednego z członków załogi dlaczego tak długo trzymał się Fiszera. No i on tutaj opowiada że właśnie ta osoba była tak nastawiona tak w, tak w sobie wiesz że on mówił że okej okay, że dzisiaj jest ten dzień mówił. A jak nie było tego dnia, to on wieczorem mówił, że no, to, to w takim razie jutro jest ten dzień, tak? I żebyś zdawał sobie sprawę, że jak ty się nastawisz, to po prostu w pewnym momencie te sukcesy się pojawią. To jest kwestia twojego nastawienia, nauki, wyciągania wniosków itd., itd. Um, i tak dalej, i tak dalej. I co mamy tutaj dalej? Oglądałeś film Pola Śmierci? No ja nie, ale posłuchajmy, co tutaj ma do powiedzenia. Była tam wstrząsająca scena, której nigdy nie zapomnę, mówi Antony. W filmie tym występowało 12, może 13-letnie dziecko, żyjące pośród chaosu i destrukcji wojny kambodżańskiej. Kiedyś w skrajnej frustracji chłopiec podniósł broń i po prostu zabił kogoś. No i tutaj on opisuje o tym, że zachowanie człowieka jest rezultatem stanu, w jakim się on znajduje. To, jak reaguje w danym stanie, oparte jest na jego modelu świata. Tak? Czyli jeżeli właśnie, mamy przykład w Iraku, też tutaj nawiązuję do tych Nevisilisów, o których wspominałem. Tam często były takie sytuacje: matka kazała dziecku wiesz, wziąć tutaj jakiś, nie wiem, nabój, granat czy coś i po prostu biec w stronę, czy też pas śmierci, jak to się mówi w stronę żołnierzy. Na przykład taka scena jest w filmie Sniper, chyba z 2014 roku, gdzie tam jest odzorowana historia Kyla już nazwiska nie pamiętam najlepszego strzelca w historii Stanów Zjednoczonych. I tam takie rzeczy się dzieją, bo to dziecko żyje w tym na co dzień, ok? I to sprawia, że to dziecko nie wie nawet, że to jest złe. Ono po prostu jest uwarunkowane. Ono trzeba rzucić, biec, zabić się i tak dalej, bo powiedzieli, że będzie super, ok? Więc dlatego na dzieci trzeba uważać, że dziecko trzeba naprawdę kształtować i to jest odpowiedzialność. Jak chcesz mieć dziecko. To pamiętaj, że to jest odpowiedzialność, i to będzie dużo od ciebie zależało, jakie to dziecko później będzie miało w przyszłości życie. Bo czym nasiąknie skórka za młodu, tym później będzie trącić na starość, jak to się mówi. No, i to opowiedzenie ma naprawdę dużą moc. Tylko trzeba dobrze je zrozumieć. Zmiana stanu, tutaj cytat, to coś, czego pragnie wielu ludzi. Chcą być szczęśliwi, radośni, pełni entuzjazmu, skoncentrowani, pragną spokoju umysłu lub próbują uciec od stanów, których nie lubią. Czują się sfrustrowani, źli zmęczeni, znudzeni i co robi większość ludzi? No cóż, no włącza sobie telewizję, internet, dają mi nowe obrazy, które mogą sobie przyswoić. Teraz coś oglądają i śmieją się, nie są już w stanie z frustracji, tak? Czyli. Wszystkie metody zmiany samopoczucia polegają na tym, że ich rezultaty nie są trwałe. Gdy kończy się ten telewizyjny talk show, ludzie znów widzą ten sam wewnętrzny obraz samego siebie. I tak samo jest z ucieczkami właśnie w używki. Ludzie idą na imprezki, jest to tydzień, ha, 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 pośmiać się, a życie codzienne jest do dupy. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem. Ja to nawet stroniłem od imprez, bo jakby nie wiedziałem, dlaczego mam na przykład świętować, jeżeli na przykład widzę, że jeszcze nic nie osiągnąłem takiego, co bym chciał, nie? Na ja miałem takie podejście. Ale rozumiesz, o co chodzi, że, że to, to, to jest ucieczka, że wiesz, że chcesz na przykład, uciec przed bólem, przed tym, że na przykład masz problemy, pijesz alkohol, ale pamiętaj, że ty idziesz nie tylko dlatego, że ty chcesz się tego pozmieć, tylko dlatego, że to daje ci fajny stan, który będziesz mógł zobaczyć, który będziesz mógł doświadczyć. I teraz tutaj jest taka też historia o narkomanach, którą ci tutaj trochę tak już streszczę, że właśnie były takie historie, których on widział, że zaczynał pracować na przykład z dziećmi, które naprawdę były tam, już rodzicami, rodzice byli punami i tak dalej, no i wyciągał młodocianych, którzy tam właśnie w tym, w tym siedzieli, ale też ludzi, którzy naprawdę już długo mieli takie problemy narkotykowe i kiedy weszli w ten stan, właśnie do wnętrza swojego ja, do jestestwa, do swoich najlepszych przeżyć, lub kreowania swoich żyć w głowie, okazywało się, że ta heroina to jest, to jest, wiesz co, to jest taki pikuś przy tym co ty możesz odczuwać wewnątrz. I dlatego ja to tak podkreślam w tej książce, bo to jest, to jest coś niesamowitego. To jest tak, jakbyś nakręcony chodził codziennie. I dużo osób o tym trąbi w rozwoju osobistym, natomiast. No, ja się jeszcze nie spotkałem przez ostatnie, nie wiem, 10 lat, żeby mi ktoś to wytłumaczył, tak jak to zrobił, Antony Robbins. <noise> Więc e, no. Więc zachęcam cię właśnie do szukania wiedzy, bo jeżeli nie czujesz czegoś, jeżeli że ktoś ci mówi, no, trzeba no działamy, działamy, działamy. A ty nagle mówisz, że no nie, no to znaczy się, że coś nie rozumiesz, i trzeba się po prostu tego przyznać i szukać nowych odpowiedzi. To, nie wiem, znaleźć może innego mentora albo coś takiego. Antoni Czechow powiedział: Człowiek jest w tym, w co wierzy. No i dokładnie tak jest. Czyli to, co właśnie sobie uzmysławiamy podczas naszych wyobrażeń, to jest to, co daje nam siłę, bo rozumiesz, że to, o czym mówię, czyli o tych wyobrażeniach, nawet wiesz, jakbyś ktoś powiedział, usiadł i stwierdził, że no nie, te twoje wyobrażenia o tych twoich, te sukcesy, ale to nie obchodzi cię w ogóle. To są twoje sukcesy. Czyli. To są rzeczy, które ci po prostu mocą napełniają wewnętrzno. Masz to w całkowicie gdzieś w poważaniu, że ktoś coś tam powie. Czyli to nie musi być prawda objawiona, wiesz, ale ważne, że to jest twoja prawda i ona sprawia, że jesteś mocny. I tutaj jest historia jednego pana. Spotkanie z Kalasem na króle przed 90. z Kalasem na krótko przed 90. Wielkiego Wiolątczylisty. Okej, okay. i tutaj był Wiolątczylista. E, tylko nie wiem, jak on się nazywał do końca, ale opowiada tutaj, że on po prostu był mega schorowany, że miał. Um, czekaj, Casals, Casals, prawdopodobnie Casals, z tego co wiem. I chodzi o to, że on, te wiesz był stary, naprawdę miał 90 tam lat i ręce, wszystko nie domagało cały był schorowany, wykrzywiał go i tak dalej, ale w momencie, kiedy podchodził do fortepianu, wszystko jakby znikało. Nagle zaczęły być giętkie, nagle pięknie grał, Wiesz, był w idealnym swoim świecie. Po prostu to było tak zakodowane w jego głowie, że tworzył coś no, niesamowitego w czasie rzeczywistym, prawda? I to jest to, co też mówiliśmy troszeczkę wcześniej, czyli że masz takie sytuacje w życiu, kiedy naprawdę ci świetnie idzie. nie? Czyli wprowadzanie się w niesamowity stan którego już się prawdopodobnie mogłeś nauczyć, jeżeli potrenujesz, to będziesz jeszcze w tym lepszy, sprawia, że osiągasz coś po prostu niewiarygodnego. I też tutaj są takie badania przytoczone, gdzie wprowadzano ludzi w stan hipnozy i dotykając ich kawałkiem lodu, mówili, że ich parzą. I rzeczywiście okazywało się, że skóra, na skórze zaczęły się pojawiać wiesz, znamiona poparzenia, prawda? Czyli zobacz, jeżeli ty sobie. Hmm, nie chcę powiedzieć brzydko, że wmówisz, ale jeżeli w coś uwierzysz w coś, co będzie Cię naprawdę e, wspierać i dawać Ci Twoje rezultaty, o których marzysz, no to po prostu coś świetnego. Wiara, że coś nam się uda, że wygramy, że coś osiągniemy, może dodać nam sił. Natomiast przekonanie, że poniesiemy porażkę, że przeszkody są zbyt oczywiste, e, że są nie do przezwyciężenia i przekraczają nasze możliwości, paraliżuje nas i ubezwładni. Jeśli wierzysz w sukces, otrzymasz siłę, by go osiągnąć, a jeżeli nie, no to nie osiągniesz. Więc tutaj też Wergiliusz takie jest fajny cytat. Potrafią, gdyż sądzą, że potrafią. No, prawda, prawda. Przekonania mogą pobudzić lub zatrzymać strumień pomysłu. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: ktoś prosi cię, przynieś mi sól, a ty idziesz do kuchni i mówisz, ale nie wiem, gdzie jest. Po kilku minutach szukania wołasz, nie mogłem znaleźć. Wtedy ktoś przychodzi i bierze za solniczkę z którą masz, Tu przed nosem i mówi, zobacz, gapo tutaj jest. I teraz widzisz, często jest tak, że z automatu na coś odpowiadamy, nie? że mówisz sobie no nie, nie chcę mi się, albo mówisz około, o kogoś, razu, czego on chce. I od razu negatywne rezultaty. Czyli na przykład tej solniczki nie przyniesiesz, bo ty nie chcesz tego zrobić. Wywołałeś w sobie stan. Mega istotna i ważna wiedza Naprawdę odmieni diametralnie Twoje życie, jeżeli zaczniesz to stosować na co dzień, i to nie jest trudne. To jest 10-15 minut, usiądź i podziałaj. Czym zatem są przekonania, w które wierzymy? Są kształtowanymi, prze, przyjętymi wcześniej podstawowymi wo, postawami wobec postrzegania świata, które nieustannie filtrują komunikaty, jakie sobie przekazujemy. Skąd pochodzą owe przekonania? Dlaczego jedni ludzie wierzą w to, co przy, popycha ich ku sukcesom? Podczas gdy inni wierzą w coś, co tylko pomaga im upaść, jeśli mamy zamiar podjąć próbę naśladowania przekonań do doskonałości, przede wszystkim musimy się dowiedzieć, skąd one się wzięły. I tutaj przechodzimy do konkretnych już punktów. I tutaj Antony wymienia pięć źródeł powstawania naszych przekonań i pierwszym z nich jest środowisko, Tak, czyli to, co nas otacza na co dzień, czyli. Jeżeli masz takich, a nie innych rodziców, to masz takie, a nie inne rezultaty. Sukces, rodzi sukces, porażka, rodzi porażkę. Jeżeli masz fajnych kolegów, którzy cię wspierają, to prawdopodobnie będziesz miał dobre życie, ale tutaj dużo środowisk też się miesza, tak? czyli na przykład dom rodzinny, koledzy, koleżanki, wujkowie, jakieś wyjazdy. No będziesz spotykać różnych ludzi, zwłaszcza tutaj mówimy o środowisku dziecięcym, natomiast też w dorosłym życiu um, często to się zdarza gdzieś tam przy wyjeżdżaniu właśnie na przykład na studia. Możemy zauważać e, zmianę po prostu zachowań danego człowieka. Tak? Czyli na to trzeba zwrócić uwagę. Czym będziesz nasiąkać, no to tak później będziesz funkcjonować. E, następnym źródłem, jakie wymienia Antony, są jakieś takie drobne, wielkie wydarzenia, które pomagają ci kształtować te przekonania. Czyli cokolwiek tam się wydarzy, wiesz, wielkiego nie wiem, na przykład właśnie masz wypadek, to możesz stwierdzić, że ten wypadek był dla ciebie traumatyczny, lub ten wypadek uratował cię przed czymś, nie wiem. Możesz sobie wymyślić coś, że na przykład uratował cię przed tym, żeby nie wiem e może chciałeś popełnić jakąś głupią rzecz, nie wiem, pojechać do kogoś, zwyzywać kogoś i tak dalej i może to uratowało cię przed tym, ten wypadek i nie mówimy, że tutaj w wypadku, że tam coś ci się dzieje, że masz utratę kończyn, tylko po prostu, że cię zatrzymało to przed tym, żeby na przykład stracić przyjaciela, przyjaciółkę, bo byłeś w stanie właśnie wewnętrznym takim, w którym bardzo negatywnie myślałeś. I trzecim sposobem na ukształtowanie w sobie przekonanie jest zdobywanie wiedzy. Tak naprawdę Wiedza naprawdę mocno może Ci tutaj dać do myślenia i buduje Twoje przekonanie, że na przykład jesteś bardzo mądry, bo jesteś inteligentny i dzięki temu podejmujesz inne działania. Naprawdę wiedza mocno człowieka wzmacnia, dlatego warto czytać książki, takie jak właśnie ta, warto uczyć się nowych rzeczy, warto prosić o pomoc czasami innych ludzi, którzy na przykład wiedzą coś, co my byśmy chcieli osiągnąć itd. itd. Wiedza to jest klucz klucz w ogóle w życiu, żeby cokolwiek osiągnąć, bo bez wiedzy, no tutaj, jak widzisz, nawet siebie czasami człowiek nie jest w stanie opanować i konkretnie, wiesz, działać, bo nie ma instrukcji, nie dają nam instrukcji przy narodzinach. Czwartym źródłem kształtowania przekonań są nasze wyniki z przeszłości, tak? czyli to jest coś, o czym już tutaj trąbimy troszeczkę, czyli no, twoja, Twoje dokonania czasami. Możesz spychać na bok, nawet wiesz, to się okazuje, że nawet jak masz fajne jakieś sukcesy w życiu, i one tam są, 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 ale z czasem, wiesz, jest coraz, na przykład, słabiej, 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 mijają lata. Powiedzmy 5-10 lat, i ty zapominasz, co zrobiłeś, osiągnąłeś 10 lat temu. A na przykład teraz są ludzie, którzy chcieliby coś takiego osiągnąć, a ty tego w ogóle nie doceniasz. I teraz jest kwestia właśnie wrócić się do przyszłości, do tych pięknych wydarzeń, bo na nie wiesz też, co zapracowałeś, i skupić się na nich i wyciągnąć właśnie z nich. Siłę, o której tak dużo mówimy. Piątym sposobem na obudzenie w sobie wiary jest ukształtowanie w myślach obrazu tego, czego pragniesz, tak jakby było to już faktem. Czyli w zasadzie to samo, tylko idziemy do przodu, idziemy w przyszłość, i o tym też mówił często Cristiano Ronaldo w swoich jakichś tam autobiografiach, czy tam w materiałach, czy tam w filmach na Nike. Jest taki, taki fajny film Chase Your Dreams. Reklama spot reklamowy Nike z 2020 roku Fast się nazywa I tam właśnie Cristiano przedstawia w minutowym filmiku Przesłanie do siebie z przyszłości Wiesz, Wiadomo to jest reklama Nike, ale mega pozytywny wydźwięk ma Bo mówi do siebie wtedy Słuchaj młody Cristiano, to ja z przyszłości I opowiada mu, że to wszystko, co osiągniesz, to osiągnąłeś właśnie dzięki sobie. Dzięki temu, że skradałeś się na siłowni, dzięki temu, że trenowałeś więcej niż inni, i jak było ciężko, to ty pracowałeś ciężej. Nie? I on taki, taki przekaz jest, że on mówi z przyszłości, i w taki sposób wiesz, ty też możesz pomyśleć o sobie, że jesteś tutaj i mówisz do siebie w przyszłości. Że możesz wykreować sobie jakiegoś siebie w przyszłości, i tak samo możesz się przenieść też myślami do przyszłości i z przyszłości mówić do siebie tutaj. No, są naprawdę na to fajne metody, które mogą ci no, dać porządnie do myślenia. Więc skąd pochodzą Twoje przekonania? Czy zaczepnąłeś się od przeciętnego człowieka z ulicy, z radia czy z telewizji, a może pochodzą od tych, którzy mówią najdłużej i najgłośniej? Jeśli chcesz, by ci się powiodło, wybieraj swoje przekonania mądrze i z a nie zachowuj się jak lepna muchy, do którego przyklejają się różne przypadkowe opinie. Warto sobie uświadomić pewną bardzo istotną rzecz: otóż możliwości, jakie w sobie odkrywamy i rezultaty, jakie uzyskujemy, są częścią dynamicznego procesu, który zaczyna się od wiary. No i on tutaj pokazuje taki fajny schemat w tej książce, gdzie mamy przekonanie, postawę, po tym jest potencjał, następnie jest działanie i po działaniu mamy rezultaty i to się taki e, robi okrąg, który się zamyka. No i tak w zasadzie funkcjonujemy. Czyli. Powiedzmy, że ktoś ma przekonanie, że słabo sobie radzi w jakiejś dziedzinie, tak? mówi, mówi sobie na przykład, że jest kiepskim uczniem. Jeśli liczy z porażką, to jaka, jaką częścią swojego potencjału ma zamiar się uaktywnić teraz. Tak, i na starcie, jeżeli już wiesz, reagujesz, to ty nawet nie przemyślisz tej sprawy, że no, mógłbyś zrobić coś dobrze, tylko ty od razu reagujesz, no tam, ja się na przykład matematyki nie umiem, tak? No nie umiesz, bo się na przykład i nie uczyłeś. Twoje przekonanie proste, tak jest uzasadnione, ale możesz to zmienić. E, więc jak te marne wyniki wpłyną na to, co sądzisz o swoich dalszych staraniach, no możliwe, że jeszcze bardziej wzmocnią ten negatywny system przekonań. Czyli to o czym mówiłem, jeżeli będziesz grzebał w tym co jest w przeszłości lub reagował automatycznie też na podstawie przeszłości, to będziesz tylko wzmacniał ten stary wzorzec negatywnych przekonań. E, no i osłabisz po prostu swoją wiarę i tutaj cytat William, Williard Marriott dobre drzewo nie wyrasta w spokojnym klimacie, im silniejsze wiatry tym mocniejsze drzewa no i to jest w zasadzie doskonała puenta tego że powiedzmy, że rozpoczynamy teraz na przykład od wielkich oczekiwań wbrew temu co tutaj było właśnie z tym przykładem, to już na starcie tak naprawdę twoje nastawienie jest wyraźnym komunikatem, że wiesz, że twoje oczekiwania się sprawdzą tak? Czy myślisz, że Kurczę, ja tutaj zarobię miliony, i nawet jak ty się w połowie zatrzymasz, nawet w jednej czwartej to ty zarobisz kupę pieniędzy, tak? Ale że ty masz postawę, gdzie oczekujesz ogromnych, wspaniałych rezultaty, rezultatów. I czy prężnym ludziom nie powija się noga? Oczywiście, że tak. Czy pozytywna postawa zawsze jest gwarancją dobrych rezultatów? Z pewnością nie. Nigdy nie ma wiesz gwarancji jakiejś pewności siebie, tylko tak, jak mówiliśmy sobie. Podwyższasz swoją statystykę i otwierasz się na to, że jak przyjdzie sukces, to ty będziesz na niego gotowy. I innym sposobem na zmianę własnych przekonań jest doświadczenie czegoś, co je obala. To następny powód, dla którego stosujemy w seminariach chodzenie po ogniu. I on tutaj też przedstawia taki fajny przykład: że jest narysowana w książce taka linia wypukła i pyta się, Jaka, jaka według Ciebie to jest figura? To jest wklęśnięcie, czy to jest wypukłość jakaś nie? i tyle. No i w zasadzie to ile ludzi będzie, ile przeczyta książkę, tak naprawdę um, tak, tak będzie to postrzegać. Taką rzeczywistość sobie będzie e, kreować, czyli Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Jeśli masz pozytywne obrazy wewnętrzne, czy przekonania, to dlatego, że sami je ukształtowałeś. Jeśli są negatywne, to również Ty je sam stworzyłeś. Istnieje wiele przekonań, z których rodzi się doskonałość, ale ja wybrałem 7. Moim zdaniem szczególnie istotnych, pozna się w następnym rozdziale.